Halo, halo, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Widzę, że jest nas coraz więcej. Ok. Zapraszamy na czat, zapraszamy do powitań i pozdrowień. Może poczekamy jeszcze, dobrze, 2 minuty na ewentualnych spóźnialskich, dzień taki wyjątkowy, przedświąteczny, więc wszystko może się zdarzyć. Bardzo się cieszę, że udało się Państwu do nas dołączyć. Właśnie w taki, och, Trzebnica, Szczecin, jak miło. Zawsze to takie ogólnopolskie spotkania i w ogóle możliwość zobaczenia osób z różnych stron są takie miłe. Tym bardziej w obecnej sytuacji, kiedy tak ciężko się spotkać w inny sposób niż w internecie. Ja może na początek przypomnę parę takich zasad, ale to tylko takie po prostu zapobiegawcze, bo myślę, że wszyscy bardzo dobrze je znamy, już po prostu miesiące webinariów za nami. Przypominam, że jest czat, z którego można korzystać i w trakcie webinarium postaramy się razem z naszymi gośćmi na ten czat zaglądać i Państwu na bieżąco na pytania odpowiadać. Dokładnie tak, tak jak tutaj parę osób już widzę, że się loguje i swoje powitania zostawia. Dziękuję bardzo za wszystkie. I Sokółkę mamy, i Ełk. Bardzo dziękuję. Naprawdę, naprawdę bardzo się cieszę, że Państwo w ten przedświąteczny wieczór znaleźli chwilę, żeby z nami nad tak ciekawym tematem się pozastanawiać. To ja może już rozpocznę to spotkanie, żebyśmy zmieścili się ze wszystkimi tutaj naszymi treściami, pomysłami, inspiracjami i podpowiedziami. Jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie na webinarium Czy można zostać optymistą oglądając filmy? Webinarium zostało przygotowane przez Zespół Edukacji Filmowej Centrum Edukacji Obywatelskiej, w którym jesteśmy my, Karolina Giedrys-Majkut, czyli ja, Robert Pruszczyński, kolega, koordynator projektu, moja wspólnota, moje miejsce, Shortcut, moja historia, wielkie sprawy, jak również Jan Dąbkowski, koordynator projektu Dobre Łącza. Dzisiaj zaprosiliśmy fantastycznych gości. Bardzo się cieszymy, że mamy taką wyjątkową okazję, żeby współprowadzić to webinarium z wyjątkowymi gośćmi, z panią Agatą Hoffelmeier-Roś, koordynatorką i inicjatorką takiego bardzo ciekawego projektu Filmowe Biegi Pana Kleksa, o którym Państwu opowie później za moment, oraz pana Kryspina Plutę, reżysera filmowego, który jest reżyserem bardzo ciekawego filmu, Optymista, o którym to filmie dzisiaj trochę więcej sobie poopowiadamy, ponieważ jest to film, który zdaje się, ja nie wiem, sama jestem bardzo ciekawa, zdaje się bardzo dobrze się sprawdza właśnie w zajęciach dotyczących emocji, radzenia sobie z emocjami i różnych jakby związanych z tym kwestii wychowawczych. No dobrze, to ja już rozpocznę w takim razie nasze spotkanie. Tak jak już Państwu powiedziałam, jestem z Zespołu Edukacji Filmowej Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jest to część obszaru Otwieraj na Kulturę.
jednego z 6 obszarów Centrum Edukacji Obywatelskiej. W naszym dziale wykorzystujemy sztukę filmową do tego, żeby poszerzać wiedzę na temat świata, na temat relacji, na temat różnych prawidłowości i też wspierać w rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych, o czym Państwu za chwileczkę więcej powiem, ale również nasz dział bardzo aktywnie zajmuje się edukacją filmową jako taką, czyli edukacją o filmie. Traktujemy to jako po prostu jedną część takiej jednej dużej organicznej całości. Bardzo byśmy chcieli, bardzo bliska nam jest taka teza mówiąca o tym, że film, język filmowy, tłumaczenie swoich doświadczeń właśnie na język audiowizualny jest wzbogacające, rozwijające i że samo zajmowanie się tym językiem też może przynosić bardzo rozmaite, także wychowawcze korzyści. W naszym dziale prowadzimy projekty różne programy na zasadzie dofinansowań i grantów, ale i o dwóch takich najważniejszych obecnie prowadzonych projektach i programach Państwu za chwileczkę coś więcej powiem, natomiast chciałam jeszcze wspomnieć, że dodatkowo prowadzimy również działania komercyjne, to znaczy, że mamy partnerów, z którym na zamówienie przygotowujemy materiały edukacyjne. Być może mieli Państwo okazję zapoznać się z nimi, korzystając z takich programów jak Kino na temat, a także z oferty dystrybutorów Monolit, Nextfilm czy Movie Service. Pamiętam, że też taka była bardzo, bardzo fajna, owocna współpraca dla nas. Współpracujemy także z różnymi partnerami niekomercyjnymi, wierząc w to, że edukacja filmowa wymaga współpracy, współdziałania, że jest bardzo dużo do zrobienia i dlatego wierzymy we współpracę i wzajemne wsparcie. Naszymi partnerami są Stowarzyszenie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy, a także Fundacja Cinemania prowadząca festiwal Kino w Trampkach. Dzisiaj chciałam Państwu powiedzieć dzisiaj będziemy mówić o dwóch programach, które w tej chwili prowadzimy, o dwóch platformach, które Państwu otworzyliśmy już albo za momencik otworzymy, takich platformach z filmami. Dzisiaj będę mówiła trochę o tych właśnie filmach z tych dwóch platform, które udało nam się albo niedługo uda nam się otworzyć. To nie znaczy, że to jakby wyczerpuje całość naszej oferty, natomiast no, innych filmów Państwu dzisiaj nie przedstawię i jakby nie o wszystkich działaniach Państwu naszego działu opowiem, bo po prostu nie są aż tak bardzo związane z naszym tematem dzisiejszego spotkania. Więc pierwszym z tych programów jest Shortcut, Małe Historie, Wielkie Sprawy, program edukacji obywatelskiej i filmowej, który zakończyliśmy 30 listopada, to znaczy zakończyliśmy takie działania programowe, doraźne, zakończyliśmy prowadzenie szkoleń, warsztatów, webinariów i zakończyliśmy również współpracę z naszymi partnerami zagranicznymi. Mamy nadzieję to kontynuować w przyszłości, prosimy ściskać za nas kciuki w kolejnych procedurach grantodawczych. Owocem tej współpracy, tej fantastycznej współpracy z naszymi partnerami z Czech, Irlandii Północnej i Portugalii jest platforma filmowa z filmami krótkometrażowymi. Bardzo Państwa zachęcam, jeżeli Państwa jeszcze na tej platformie nie ma, do logowania się, rejestracji na platformie shortcut.co.org.pl. 13 filmów krótkometrażowych dla uczniów w wieku 12-18. Filmy są pogrupowane tematycznie. Tematyka właśnie taka obywatelska, społeczna, ale także dotykająca zdrowia psychicznego. Mamy taki jeden temat, Nie jesteś sam i aż 3 filmy, które dotyczą właśnie kwestii zdrowia psychicznego, emocji, samoświadomości i innych związanych z tym kwestii, za chwilę Państwu o tym więcej powiem. To jest jeden z naszych programów, a to jest drugi, o którym Państwo być może już słyszeli, mam ogromną nadzieję, że Państwo słyszeli, a niedługo dowiedzą się Państwo o tym dużo więcej, ponieważ startujemy od nowego semestru, startujemy z rekrutacją do tego programu. To jest program, który
otrzymał dofinansowanie z programu Google Org Impact Challenge i jest to program edukacji wychowawczej i filmowej właśnie. Mówiąc o wychowaniu, mam tutaj na myśli taką kwestię bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie, ponieważ taki jest cel właśnie działań tej fundacji Google Org Impact Challenge, tego programu Google Org Impact Challenge. I naszym celem w tym programie jest wzmacnianie kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci, jak również wspieranie rodziców, tak by było im łatwiej te kompetencje rozwijać i przyglądać się swoim pociechom, jak im w tym rozwoju idzie. Przygotowaliśmy aż 17 filmów krótkometrażowych, one są pogrupowane w 5 tematach, te tematy właśnie dotyczą kompetencji społeczno-emocjonalnych SEL i są to takie kwestie jak na przykład samoświadomość albo odpowiedzialne podejmowanie decyzji czy relacje interpersonalne i te 5 tematów prezentujemy w podziale na 2 grupy wiekowe, od 7-9, 10-12 i mamy też specjalną pulę filmów dla rodziców, co Państwu umożliwi zorganizowanie pewnego rodzaju właśnie filmowego klubu dla rodziców, gdzie będą Państwo mogli właśnie o takich kwestiach wychowawczych związanych z bezpieczeństwem w internecie rozmawiać. Tak, jako część tego programu, bardzo Państwa zachęcam, żeby się przyglądać, bo wydaje mi się, że to jest bardzo atrakcyjna oferta. Częścią tego programu będą szkolenia, warsztaty, webinaria, planujemy naprawdę bardzo taką szeroką ofertę i wsparcie właśnie dla tych działań. I zaczynamy tak, i na koniec tego projektu właśnie takich kilkanaście wyróżniających się szkół otrzyma mikrogranty na realizację takich lokalnych projektów związanych właśnie z tematyką bezpieczeństwa w internecie dzieci i młodzieży. To tak z lotu ptaka, bardzo chciałam Państwu przedstawić nasze programy, ponieważ później za chwileczkę będę czerpać pełnymi garściami i opowiadać Państwu o wspaniałych filmach, które się w tych programach znalazły i projektach. Dlatego pozwoliłam sobie opowiedzieć o nich troszeczkę tak z takiej strony formalnej czy organizacyjnej, oczywiście zachęcając Państwa do tego, żeby się do tych programów i projektów dołączać. No dobrze, to teraz może przejdźmy już do tematu dzisiejszego spotkania, który jest w ogóle fascynujący i jest chyba moim takim osobistym konikiem w kwestii właśnie psychoedukacji z wykorzystaniem filmu, emocje, rozwój jakby emocje, samorozwój, samorealizacja. Te wszystkie terminy, które nas tutaj dzisiaj zebrały i o których można przy okazji filmu dużo, dużo rozmawiać. To jest naprawdę bardzo, bardzo fascynująca kwestia. Mam nadzieję, że Państwa trochę tym myśleniem zarażę. Zresztą myślę, że tutaj spotkaliśmy się w takim nieprzypadkowym gronie i że Państwo po prostu wiedzą, że film działa, że z filmem się świetnie pracuje i że akurat co jak co, ale o emocjach to z filmem naprawdę świetnie można rozmawiać, pracować, ponieważ film to emocje, to uwaga, to zaangażowanie i to wszystkie te fantastyczne rzeczy, z których później możemy czerpać i które później mogą stać się właśnie tym silnikiem procesu edukacyjnego. Zanim przejdę do tych takich konkretnych propozycji i do tych konkretnych naszych jakichś przykładów na filmy, na właśnie działania z tymi filmami, chciałam Państwu zaprezentować taki kontekst, no i taki kontekst trochę, tak Pani Moniko, no i obraz, który młodzież uwielbia, absolutnie się zgadzam, tak, film to też po prostu właśnie kawałek tej kultury audiowizualnej, w której młodzież przebywa i do której jest przyzwyczajona i która jest po prostu taka im bliska.
Chciałam przedstawić Państwu dosłownie dwa, mam nadzieję, że to jakby pójdzie migiem, slajdy takie bardziej teoretyczne, które po prostu trochę to uzasadniają, tak? Bo jakby doświadczenie doświadczeniem, anegdoty anegdotami, ale dobrze mieć jakieś takie podparcie teoretyczne, które by nam trochę dawało taką swobodę i takie po prostu poczucie, że właściwie wiemy, że coś działa, to fajnie też wiedzieć może, dlaczego to działa i co na ten temat mówią na przykład eksperci z innych dziedzin, którzy inaczej patrzą na wychowanie, na emocje. I ja tutaj dzisiaj chciałam Państwu przedstawić taką koncepcję, którą ja osobiście bardzo lubię. To jest taka koncepcja, która pokazuje nam, to jest koncepcja dotycząca percepcji filmu, która mówi o tym, czym właściwie jest jakby proces oglądania filmu, tak? Jakby o co w tym wszystkim chodzi i dlaczego później ten film może stać się właśnie taką niesamowitą pożywką, takim wglądem w świat każdego widza. Jak to jest możliwe? Zanim Państwu to powiem, to jeszcze jakby wytłumaczę, co tutaj właściwie o co chodzi z tymi różnymi hasłami i obrazkami. Powiem Państwu słowo o samym Keithie O'Tleyu. To jest taki wybitny psycholog, autor podręczników akademickich dotyczących właśnie psychologii emocji, rozumienia emocji, autor najpopularniejszej bodajże, przynajmniej ja studiując psychologię w szkole na SWPS-ie, spotkałam się z tą definicją najczęściej, czyli autor takiej najpopularniejszej, najczęściej używanej definicji emocji. I który na szczęście, oprócz swoich właśnie takich kompetencji psychologicznych i zainteresowań psychologicznych, jest też fascynatem filmu, fascynatem historii, fascynatem książek, powieści i poświęcił po prostu właśnie jakąś uwagę i swoją refleksję po prostu tym zagadnieniom i wydaje mi się, że to jest dla nas bardzo, bardzo ciekawe. W swoim myśleniu nawiązał do takiej koncepcji, o której tylko powiem tutaj odrobinkę, ponieważ już naprawdę brzmi mocno specjalistycznie i filmoznawczo, ale doda nam tutaj, myślę, trochę takiego dodatkowego jakiegoś wydźwięku. Nawiązał do pracy rosyjskich formalistów, którzy kiedyś dawno temu powiedzieli, że właśnie ta opowieść filmowa składa się z dwóch takich warstw, czyli z fabuły i z siużetu, czyli z tego, o czym jest ta opowieść i z tego, jak jest komunikowana. I Keith O'Tley to rozwinął, tak? Powiedział, że tych warstw jego zdaniem jest aż cztery, a nie dwie. I zaproponował, żeby dać im takie właśnie nazwy i tutaj chciałam Państwu je przedstawić razem właśnie z takimi obrazkami. Pomyślałam sobie, że być może miasto mogłoby być taką naszą metaforą historii, to znaczy, że możemy sobie wyobrazić, że każda historia jest tak jak takie miasto, tak? Miasto, które wszyscy znamy, ona się jakoś historia jakoś ma jakieś odniesienie w rzeczywistości, która jest bliska, ona oczywiście też czerpie z wyobraźni, ale jakby ten krajobraz miasta, czy krajobraz danej historii jest ludziom znany, tak? To nie są, ta historia ma swoje jakieś zakorzenienie w rzeczywistości, w której mieszkamy także i my, więc teraz wyobraźmy sobie, że w tej przestrzeni dzieje się jakaś historia i ta historia to jest to, co artysta chciałby zakomunikować, to co się tak naprawdę w tym filmie dzieje, natomiast nie całą historię można w danym filmie przedstawić, tak? Nie zmieści się ona, nie możemy 24 godziny z życia bohaterów przedstawić, nie możemy przedstawić całości ich myśli, nie możemy przedstawić całości ich emocji, tak więc to, co widzimy na ekranie, to Keith O'Tley nazwał strukturą dyskursu, to jest takie rusztowanie złożone właśnie z ujęć, ze zbliżeń, z różnych kadrów, z dialogów i tak dalej, i to jest taka struktura, którą my następnie uzupełniamy, tak, oglądamy film i uzupełniamy ją o treści, tak? Czyli jeżeli widzę na przykład, że mężczyzna wychodząc z domu chwyta klucze
mówiąc, jadę na lotnisko, a następnie widzimy go, jak odbiera swoją babcię z samolotu, to cały ten proces dojazdu na lotnisko jest w naszej wyobraźni, my sobie to dopowiadamy. I ten proces dopowiadania, ten proces angażowania widzów, to jest to na przykład, co skłoniło innego specjalistę, Edgara Morina, do nazwania filmu migotliwym medium. Migotliwe to znaczy takie, które daje nam tylko trochę treści, a resztę uzupełniamy my. Tak? To jest ta znana taka koncepcja wykorzystywana chociażby w kinoterapii, gdzie się mówi, że 50% filmu każdy widz przynosi ze sobą, to powiedziała filmoznawczyni Grażyna Stachówna. I Keith Otley mówi, że my uzupełniamy to nie tylko o takie fakty i wiedzę, typu na przykład właśnie, że żeby, dobry wieczór Pani Moniko, że żeby dojechać na lotnisko, to muszę wziąć samochód, bo jest to albo autobus, ponieważ jest to pod miastem i to jest naprawdę daleko, lub też na przykład o pewne fakty, to może nam się wydawać teraz jako osobom dorosłym dość oczywiste, ale to jest takie ciekawe zagadnienie, na ile właśnie ten alfabetyzm filmowy, tak, czy to uczenie się języka filmowego, na ile, co to jest za proces i kiedy my nabywamy tych umiejętności, tak? Psychologowie rozwojowi mówią, że na przykład, którzy zajmują się tym, mówią, że dzieci w pierwszych latach swojego życia niekoniecznie rozumieją, że balonik, który dziewczynka trzyma w ręku, jest tym samym balonikiem i puszcza, jest tym samym balonikiem, który widać za chwilę na niebie. One nie potrafią znajdować tych przepięć, ponieważ jeszcze na przykład brakuje im wiedzy o świecie, żeby tak swobodnie się w tym świecie poruszać. Dlatego te filmy, jakby my dorastamy trochę do tych filmów i dorastamy właśnie do takiego swobodnego poruszania się właśnie i uzupełniania i od rozbudowywania tej struktury dyskursu i rozbudowywania ją właśnie w taką stronę znaczeń, żeby ta historia, żeby to rusztowanie wypełniło się treścią. Natomiast to, co jest rzeczywiście fascynujące, to to, że te treści, one są, mogą pochodzić z różnych, jakby powiedzmy, mogą być bardziej lub mniej subiektywne, tak? Możemy mówić tutaj o tym, jak działa grawitacja i tutaj nikt z nas nie ma żadnych wątpliwości, ale możemy też mówić o tym, że na przykład różne sceny i różne ujęcia będą budzić u nas różne skojarzenia, wspomnienia, doświadczenia i tak dalej. I chciałam to Państwu po prostu tutaj na tych czterech ikonkach pokazać, tak, że tak jak mamy tutaj Warszawę, która jest przedstawiona na zdjęciu w sposób, powiedzmy, dość obiektywny, potem przechodzi właśnie w tą strukturę dyskursu, czyli w taką po prostu tylko mapę z zaznaczonymi punktami, gdzie artysta nam tylko zaznacza pewne momenty. Następnie my wypełniamy te momenty treściami i na koniec mamy coś, co właściwie można by było nazwać, tak jak wspaniale to pokazała pani Monika Polak na swojej grafice, moim miastem, tak? Czyli powstało moje miasto i ono jest moje, ono jest osobiste i każdy film, można powiedzieć, że jest takim osobistym naszym filmem, tak? Taki, każdy film uzupełniamy o własne treści. I dlatego to jest fascynujące, dlatego że po prostu film pozwala dotknąć tego, co właśnie osobiste i zakryte i do czego być może w innych warunkach ciężko było nam się dostać. Dlatego na przykład filmy to jest ta podstawa różnych działań związanych z kinoterapią czy filmoterapią, gdzie po prostu właśnie jakby seans filmowy jest punktem wyjścia do rozmowy tak naprawdę o tym, co widz wnosi, tak? O tym, co on przyniósł, co ten film w nim wzbudził, jakie wspomnienia, jakie emocje, jakie doświadczenia. I to jest ta pierwsza koncepcja, której chciałam Państwu powiedzieć, a druga koncepcja to to, że skoro już mamy te wzbudzone doświadczenie, skoro już mamy takie wzbudzony świat wspomnień, sugestii i tak dalej, to całe to przeżycie może stać się tym autentycznym doświadczeniem umożliwiającym naukę przez doświadczenie.
czyli umożliwiającym to, co jakby cały ten proces, który jest, który tak się fantastycznie sprawdza w różnych oddziaływaniach pedagogicznych, także wychowawczych, tak? Czyli film może być wstępem właśnie do całej reszty. Tutaj, jak Państwo zobaczą, jest to na pewno dobrze Państwu znany cykl Kolba, tak? Czyli doświadczenie, to filmowe doświadczenie może być wstępem właśnie do refleksji, w której my możemy w trakcie, najczęściej to po prostu w trakcie dyskusji, tak, rozmawiać o tym, jakie to emocje ten dany film wywołał, i co nam przyniósł, o czym dla nas jest ten film, i tak dalej, i tak dalej. I też możemy na przykład na tym etapie próbować się odnieść, tak, do tego filmu. Czy ja się z tym zgadzam? Czy rzeczywiście uważam, że tak jest? No, a ja zupełnie mam inaczej, zobacz, a ja miałam inne skojarzenia, u mnie się co innego sprawdza, i tak dalej, i tak dalej. To jest taka przestrzeń, gdzie my możemy się spotkać z tym filmem i gdzie my możemy porozmawiać, tak? Ten film przyniósł mi to i to. I dlatego ja na przykład nie zgadzam się z tezą, tak? Nie zgadzam się z tym, co, jak ten film się kończy, bo u mnie w moim życiu by się to potoczyło zupełnie inaczej. Kolejnym po refleksji jest też przestrzeń na właśnie tworzenie teorii. Ona może być oczywiście albo stworzona na bazie refleksji, albo może być też jakby uzupełniona o jakąś analizę źródeł zewnętrznych, tak? O po prostu zastanowienie się, no dobrze, no to mamy już tutaj tą magmę, mamy już te nasze doświadczenia, nasze emocje i tak dalej, to zastanówmy się teraz, no co właśnie, jak to może być, tak? Jaka jest, czy jest do tego jakaś reguła, czy znamy jakieś reguły, czy coś ktoś mówił na ten temat, czy ktoś próbował ten temat jakoś podsumować? No i jest też oczywiście tutaj miejsce na testowanie wypracowanych teorii, czyli na ćwiczenia kompetencji, w trakcie których po prostu różne takie postawione przez nas tezy możemy sprawdzać, tak? Okej, to już teraz sobie powiedzieliśmy, że na przykład między ludźmi to jest tak i tak, to spróbujmy w takim razie to teraz przetestować. Jak Państwo widzą, to jest taki bardzo fajny, taka bardzo fajna metodologia, znaczy to jest metodologia, z której my korzystamy pełnymi garściami, mniej chyba w Shortcutcie, bo ona się jakoś tak po prostu narodziła pod sam koniec rozwijania materiałów do Shortcutu, ale te wszystkie nowe materiały, które powstają, to powstają właśnie na bazie cyklu Kolba, ale w dobrych łączach będziemy z tej metody korzystać właśnie bardzo mocno, ponieważ jest ona dla nas pewnego rodzaju odkryciem. Ona naszym zdaniem no, bardzo to porządkuje i bardzo ładnie to zamyka i też może być właśnie taką bazą do refleksji na temat tego, co z tym filmem można zrobić, jak z tym filmem można pracować. No dobrze, to chciałam Państwu dać takie po prostu dwa punkty odniesienia, do których będziemy, które będziemy później rozwijać, ponieważ tak jak no, tematem naszego filmu są emocje i pytanie, czy można zostać optymistą oglądając filmy, więc zastanówmy się, czy można. Ja myślę, że na pewno można wzmocnić swoje kompetencje społeczno-emocjonalne i też rozwinąć różne zasoby, które mogą nam pomóc w radzeniu sobie z różnymi problemami i z różnymi trudnymi sytuacjami i z różnymi przeżyciami, których no teraz nie brakuje. I dlatego no, skłaniałabym się ku temu, że film no, nie uczyni z nas optymistów, ale może nam zdecydowanie pomóc w radzeniu sobie. No i dzisiaj chciałam Państwu powiedzieć o paru takich sytuacjach, o paru filmach, które wydają mi się szalenie inspirujące i które chcieliśmy Państwu zaproponować, ale zanim przejdziemy do filmów z naszej oferty, nie mogłam się powstrzymać i chciałam Państwu naprawdę bardzo tutaj polecić film, który nie jest w naszej ofercie, ale jest dostępny w innych źródłach. Nie wiem, czy Państwo słyszeli o tym fantastycznym filmie, który nazywa się Życie animowane. I to jest taki dokument, który opowiada bardzo poruszającą historię chłopca,
cierpiącego na, taki, na taką formę autyzmu bardzo no, nisko, była to osoba bardzo nisko funkcjonująca, nie mówiąca, nie kontaktująca się ze swoimi rodzicami. I ten chłopiec od pewnego momentu bardzo intensywnie zaczął oglądać filmy Disneya. Właściwie te filmy Disneya wypełniały mu niemalże cały jego świat, tak? Jakby oglądał je od rana do wieczora, miał kilku swoich ulubionych bohaterów, między innymi jego ulubioną bohaterką była papuga z Aladdina, z tej rysunkowej wersji. I w pewnym momencie okazało się, zupełnie przez przypadek, przez jakiś taki, jeżeli Państwo widzieli ten film, to zachęcam do podzielenia się tą informacją na czacie, ciekawa jestem, czy są tutaj jacyś fani tego filmu. I była, jakby okazało się, że ojciec jakby powodowany pewnym odruchem podniósł pluszową papugę, która leżała pod łóżkiem tego chłopca i zaczął tą papugę, jakby wykorzystując tą papugę, porozumiewać się ze swoim synem i ten syn, który nie rozmawiał ze swoimi rodzicami przez wiele, wiele lat, zaczął rozmawiać z papugą. I okazało się, że ci bohaterowie filmów Disneya stali się dla rodziców tego chłopca no takim mostem pozwalającym wejść w świat tego chłopca. A z drugiej strony ci bohaterowie pomogli mu naprawdę w bardzo dużej mierze no właśnie zyskać wiedzę na temat emocji, na temat relacji, na temat tego, jak funkcjonuje świat ludzi, jak przebiegają relacje. No jak Państwo wiedzą, w autyzmie jest to ogromny problem, tak, z wyjściem z tego świata wewnętrznego. I tutaj rzeczywiście po prostu okazało się, że ci bohaterowie Disneya, którzy, no właśnie, gdzie u Disneya jakby ta cała mimika, muzyka i te wszystkie dodatkowe bodźce, które w filmach nie brakuje, że te dodatkowe bodźce sprawiły, że on po prostu był w stanie to zrozumieć, że do niego to docierało, tak, filmy nie dość, że dawały mu właśnie takie poczucie bezpieczeństwa, to był jego świat, on go kontrolował, on w niego wchodził na swoich warunkach, nie było różnych zaskakujących scen i sytuacji i dawały mu takie poczucie bezpieczeństwa, to jednocześnie właśnie rozwijały to rozumienie, tak, emocji przez właśnie te dodatkowe wszystkie takie bodźce i prowadziły go właśnie w stronę relacji. No w tej chwili jest to osoba wysoce funkcjonująca, nadal oczywiście z autyzmem, ale która komunikuje się, która ma nawet swój własny klub filmowy, który jakby gromadzi właśnie osoby jakby borykające się z różnymi właśnie takimi zaburzeniami, ale też często po prostu kwestiami jakiejś pewnej izolacji społecznej, czy którym po prostu inaczej trudno jest funkcjonować. Więc ja tak pomyślałam sobie, że ten film jest naprawdę takim bardzo wzruszającym i mądrym, jak powiedziała pani Monika, wprowadzeniem właśnie do takiego myślenia, że film może wspierać, tak, że może być po prostu tym takim bardzo dużym wsparciem, szczególnie właśnie dla osób, które mają różne problemy z funkcjonowaniem i które mają różne problemy z odnajdywaniem się w świecie powiedzmy takich no po prostu swobodnych relacji, podlegających różnym fluktuacjom i gdzie właśnie to poczucie kontroli jest dużo, dużo mniejsze. I wydaje mi się, że to nie jest film tylko właśnie o osobach autystycznych, to jest film o różnych osobach w różnych trudnych momentach, którym film naprawdę może pomóc i może je wesprzeć. I naprawdę bardzo Państwu ten film polecam. Natomiast oczywiście najbardziej polecam Państwu filmy z oferty
Centrum Edukacji Obywatelskiej. Teraz chciałam Państwu przedstawić takie cztery shorty, z którymi będziemy albo z którymi już w tej chwili pracujemy. Niestety ze względu na prawa autorskie nie możemy Państwu po prostu przedstawić tych filmów. Też nie da się tak po prostu wysłać linków, bo to wszystko jest zahasłowane. Postaram się Państwu o tych filmach opowiedzieć w jakiś taki poglądowy sposób, żeby dać Państwu po prostu wgląd w to, jak o czym dana historia opowiada. No i też tak, jak myślałam sobie o tym, co to znaczy rozwijać, co to znaczy film i emocje i w jaki sposób film może się przyczynić do rozwoju właśnie tej samoświadomości, do rozumienia emocji i do radzenia sobie z emocjami, to właśnie takie przyszły mi do głowy cztery obszary, które wydają mi się szczególnie ważne. Tych obszarów na pewno jest więcej. Tak jak już powiedziałam, na przykład ta kwestia, która jakoś wyniknęła w tym poprzednim filmie, czyli kwestia tego, że są to po prostu, że to są takie bardzo bezpieczne sytuacje, tak? Takie sytuacje, które jakby no, widzowie sami kontrolują i jakoś się w tym mogą połapać, więc to jest jedna ze zalet filmu. Oczywiście filmu, który jest odpowiednio przygotowany i który jest po prostu zapośredniczony, to znaczy, że Państwo po prostu jakby pilnują tego, żeby ten film był dla właściwego widza i we właściwym momencie. No więc jednym z tych czterech obszarów jest na pewno rozwijanie samoświadomości. Samoświadomość jest jedna z pięciu kompetencji społeczno-emocjonalnych, na których się ten taki najbardziej znany model kompetencji społeczno-emocjonalnych skupia. Tak, samoświadomość, czyli ta świadomość własnych uczuć, przeżyć, też rozwijanie samoakceptacji, umiejętności mówienia o swoich uczuciach, jakby takiego trochę pogodzenia się z nimi. I tutaj mamy dla Państwa w tym programie Dobre Łącza film Orkiestra, film rysunkowy, który opowiada o tym, że w każdym z nas gra taka mała orkiestra. To jest trochę taki film przypominający W głowie się nie mieści, tak? Czyli znowu są pewne postacie, które no właśnie pokazują, że w tej naszej głowie cały czas po prostu jest jakiś taki właśnie jakaś taka mowa wewnętrzna, czy jakaś po prostu właśnie tutaj jakby przestrzeń, w której aż kipi czasem i ciężko tą przestrzeń ogarnąć, tak nad nią zapanować. No i właśnie im bardziej nad nią panujemy, im większą mamy świadomość tego i lepszy kontakt, tym lepiej nam no właśnie nad tą przestrzenią panować, tak? Tutaj myślę sobie o tym, że to jest na przykład film, który po pierwsze pokazuje, że mamy, że te emocje, że nie wszystko, co decyduje o tym, jacy jesteśmy, nie wszystko widać, tak, że bardzo dużo, że ta nasza osobowość ma te różne warstwy i że każdy z nas ma ten świat wewnętrzny i że ten świat wewnętrzny nie zawsze jest taki dla nas dostępny, oczywisty. No tutaj głównym bohaterem jest taki starszy pan, który ma taki problem, że jego orkiestra fałszuje, że jego orkiestra strasznie fałszuje i za każdym razem, jak on się pojawia w miejscu publicznym, no to po prostu jego ci mali ludkowie, ta mała orkiestra zaczyna grać, zaczyna po prostu się aktywować, no to w tym momencie on wszystkich przestrasza i w ogóle wszystkich
wszyscy pierzchają i to jest po prostu dla niego no, jakby źródłem dużych problemów. On jakby się izoluje od innych i żyje sobie w takim domu samotnych serc, gdzie po prostu na szczęście poznaje drugą panią, która wydaje mi się bardzo interesująca i której orkiestra gra pięknie, harmonijnie, więc on też tak chce i on wtedy postanawia, że on spróbuje nad tym jakoś zapanować i uczy się dyrygować swoją orkiestrą, uczy się po prostu panować nad tymi emocjami i zaczyna zwracać na nie uwagę, patrzeć na tych swoich małych ludków, zaczyna po prostu jakby kontrolować trochę sytuację i przejmować trochę właśnie tą jakby kontrolę nad własnym życiem. Piękny film. Bardzo ładnie nakręcony, bardzo ładnie narysowany, myślę, że wzruszający i dla dzieci, i dla dorosłych. Robiliśmy różne testy, wypadły pomyślnie, młodzi widzowie dobrze orientowali się i dobrze odczytywali intencje twórców. No i właśnie dla nas to jest taki pomysł na to, że taki film i praca nad tymi emocjami, rozmowa o tym, co każdy z nas ma w głowie, rozwija samoświadomość, pozwala po prostu, no jakby korzyść z takiej rozmowy jest zawsze taka, że no chociażby rozmowa o emocjach, chociażby rozwija słownik emocji, tak? Albo skłania do refleksji nad tym światem wewnętrznym osoby, które trochę podchodzą do tego bezrefleksyjnie. Więc to jest, no takie filmy są ku temu okazją i dyskusja na ten temat jest ku temu okazją. Dobrze, to jest pierwszy obszar. Następny obszar, który jest bardzo istotny właśnie w tych takich działaniach wychowawczych, czyli modelowanie zachowań. Film, który może modelować, który może być źródłem właśnie inspiracji, który może pokazywać, jak to robią inni. Jak Państwo z pewnością wiecie, teoria społecznego uczenia się Bandury zakłada, że właśnie uczymy się poprzez obserwację osób dla nas znaczących. Tak, czyli uczymy się poprzez obserwowanie nauczycieli, rodziców, takich ważnych rówieśników, patrzymy jak oni to robią, ale tymi osobami znaczącymi mogą być również tacy atrakcyjni bohaterowie filmowi. No i film Chór, tutaj to tak bardziej już śmiało zapytam, czy ktoś z Państwa widział ten film, bo to jest zdaje się nasz tutaj przebój shortcutowy i wiem, że w bardzo wielu szkołach ten film jest pokazywany i wywołuje zawsze burzę emocji i przeżyć wśród młodych ludzi. Ja bardzo chętnie poczytam tutaj. Proszę, zachęcam do podzielenia się swoimi historiami na czacie, bo wiem, że tych historii nie brakuje. I tutaj w Chórze mamy taką sytuację, gdzie no, dziewczynka ta na pierwszym planie, jak na plakacie Państwo widzą, czyli Sophie, jest postawiona w bardzo trudnej sytuacji, jest wykluczona z chóru, nauczycielka skłania ją do tego, żeby ona nie śpiewała, a tylko udawała, że śpiewa, jest to dla niej sytuacja bardzo trudna. I właśnie z pomocą swojej wspaniałej koleżanki, którą widzą Państwo tutaj na tym drugim planie, czyli Lisy, która z kolei jest liderką chóru i która ma przepiękny głos, ale nie zgadza się na to, żeby inne dzieci były wykluczone. No, okazuje się, że Zofii po prostu udaje się tą sytuację zmienić, że dziewczynki po prostu wprowadzają prawdziwą zmianę, jakby wprowadzają, w ogóle zmieniają reguły gry, tak? To jest jakby tutaj ta wizja chóru, to jest to zderzenie dwóch różnych wizji chóru, czy chór ma
czy chór ma właśnie, do czego, jakby, czym ma być ta praca zbiorowa, czemu ma służyć ta współpraca, czy ona ma służyć temu, żeby właśnie realizować jedną wizję i wykluczać osoby, które do niej nie pracują, czy tak naprawdę no ta największa siła i największa wartość jest właśnie z tego, że każdy z nas jest inny i że każdy z nas może wnieść coś innego, coś wartościowego i że tak naprawdę siła właśnie w tej takiej grupowej mądrości, we współpracy, we wsparciu. I tutaj rzeczywiście takie zachowanie, które myślę, że może pomóc młodym widzom, no to jest to pokazywanie po prostu, że nie jesteś sam ze swoim problemem i że podzielenie się z taką no właśnie tajemnicą, z dobrym przyjacielem może przynieść taką bardzo dużą zmianę i ulgę i otuchę, a z drugiej strony no, że też może wywołać to, co się dzieje w tym filmie, czyli że może wnieść prawdziwą, realną zmianę, tak, w życiu. Tutaj jest no taki, myślę, że tutaj rzeczywiście jest kilka takich bardzo inspirujących wzorców zachowania dla dzieci, nawet ta kwestia po prostu znajdowania tego wspólnego celu, wypracowywania tego wspólnego celu, dochodzenia do właśnie takiego pomysłu, jak można tą sytuację zmienić i właśnie pokazywanie tego, że siła we współpracy, siła w kooperacji. Także to jest drugi z obszarów. Kolejnym obszarem, który wydaje mi się niezwykle ważny i który naprawdę film, który wnosi film, który daje film, to jest ten ogromny zasób płynący z tego, z obcowania z filmem, no to jest to, że czasem filmy mogą po prostu pokazywać no właśnie to, że nie jesteś sam ze swoimi problemami, że tak jak w przypadku tej historii, że właściwie każdemu ona się mogła przytrafić, tak, że nie ma reguły. To jest historia, to jest Bullying Story, to jest taki film, który będziemy pokazywali w Dobrych Łączach. Fantastyczna historia o dziewczynce, która jest ofiarą cyberprzemocy, ale to nie jest historia o cyberprzemocy, pomimo tytułu, to nie jest historia o bullyingu, tylko to jest historia o wychodzeniu z bullyingu, o radzeniu sobie z nim. To jest historia o dziewczynce, która szuka sposobu, szuka pomysłu, co ma zrobić. I która dzwoni do różnych osób, które gdzieś jakoś się ogłaszają w internecie, że właśnie miały taką historię, że były ofiarami cyberbullyingu, że one też tego doświadczyły i o swoich trudnych przeżyciach jakoś opowiedziały. I ona, to jest film, który pokazuje takie bardzo krzepiące, naprawdę bardzo wzmacniające rozmowy, gdzie dzieci nawzajem dają sobie wsparcie. I to jest naprawdę niezwykłe. To jest zupełnie inne podejście do bullyingu, takie, którego trochę brakuje, tak? Bo ponieważ my zawsze zazwyczaj skupiamy się właśnie na tych ofiarach, na samej przemocy, tak, jakby, a tutaj jest trochę taka historia o radzeniu sobie z tą przemocą, o radzeniu sobie z tą trudną sytuacją i to też myślę, że jest takie źródło, to też jest jakby taki przykład modelowania zachowań. Tutaj ja bardziej właśnie chciałam pokazać, że to jest też właśnie ta, że film to też jest właśnie to przełamywanie samotności, to, że film po prostu pokazuje, nie jesteś sam, zobacz. To często myślę sobie, że właśnie film dla wielu osób może być jedynym takim miejscem, tak, że często no, z niektórymi naszymi problemami tak strasznie ciężko jest się podzielić i tak bardzo ciężko jest o nich opowiadać, a film może pokazywać, że jest to jakby tak jak tutaj w tym przypadku, tak, że jest to
że jest to historia, która jest dużo bardziej powszechna niż nam się wydaje, dużo bardziej uniwersalna i że tak jak tutaj w tym przypadku, że naprawdę nie ma reguły i że tak naprawdę każdy może być tą ofiarą, bo te dzieci, z którymi rozmawia ta dziewczynka, są naprawdę bardzo różne, mają różną energię i jakby nie ma, tutaj jest pokazanie, że właśnie nie ma, że nie ma reguły, ale też, że każdy może być ofiarą, ale że też można szukać wsparcia i że każdy ma szansę na to, żeby sobie z tą sytuacją poradzić. I ostatni z filmów, o którym chciałam dzisiaj powiedzieć, i ostatni obszar też, o którym chciałam trochę powiedzieć, to, że film to jest także podpowiadanie rozwiązań. I tutaj chodzi, i tutaj jakby modelowanie to jest jedna sprawa, tak? To już o tym powiedziałam, ale wydaje mi się, że też to jest niezwykle istotne, że filmy też mogą być po prostu najzwyczajniej w świecie źródłem informacji. Informacji o tym, jak wyglądają różne rzeczy, które mogą być dla nas ważne, tak? Które mogą być życiowo ważne, a do których możemy mieć na przykład utrudniony dostęp, albo które mogą wzbudzać jakiś lęk. Tutaj mówię, to co teraz powiedziałam, jest jakby odnosi się do filmu Słucham. To jest taki film z naszego pakietu Shortcut, ma historię Wielkie Sprawy, w którym przedstawiona jest praca konsultantów telefonu dzieci dla dzieci i młodzieży i przedstawionych jest 5 historii, prawdziwych historii zarejestrowanych właśnie w duńskiej linii, w duńskim telefonie zaufania, tylko że one są odtworzone, to znaczy, że byli wynajęci do tego dziecięcy aktorzy i oni odtwarzają te dialogi. Twarzy tych aktorów nie widać, jakby tutaj jest odrębnie ścieżka dźwiękowa, odrębnie obrazy. Obrazy są jakby trochę takie na zasadzie takich skojarzeń, z czym nam się kojarzy dany głos, dana historia. Raz to jest skatepark, raz to jest ciemna ulica, raz kot ukochany. W każdym razie te historie są naprawdę bardzo poruszające i bardzo takie też czasami intymne. I to jest, i to myślę, że to jest rzeczywiście ogromna wartość takich filmów, że one w taki bezpieczny sposób, bezpieczny to tutaj mówię trochę z taką ostrożnością, bo myślę sobie, że zawsze trzeba uważać, tak? Zawsze jak mamy jakąś trudną sytuację w klasie, albo jakąś taką trudną sytuację osobistą, z którą boryka się uczeń lub uczennica, to takie filmy mogą być tymi tak zwanymi triggerami, mogą po prostu wyzwalać różne trudne emocje, ale wydaje mi się, że film jeszcze jest tutaj w tym wszystkim taki najbezpieczniejszy i ta wartość jego polega na tym, że rzeczywiście te tematy wprowadza, a wprowadzanie tych tematów to jest też oswajanie z tymi tematami, czyli z tematami, które wzbudzają lęk, które mogą po prostu być źródłem jakiejś frustracji, tak, dla różnych osób, które podlegają różnym problematycznym sytuacjom. Tutaj mamy dzieci naprawdę w bardzo różnych sytuacjach. Mamy chłopca, który jest w ośrodku dla uchodźców i który właściwie żyje na walizkach i każdego dnia spodziewa się, że zostanie deportowany. Mamy dziewczynkę, która jest zostawiona sama w domu przez rodziców, właściwie jest cały czas sama i musi sobie sama ze wszystkim poradzić. Mamy dziewczynę, której rodzice się rozwodzą, więc tutaj jakby są bardzo różne sytuacje. Więc tutaj znowu mamy to przełamywanie samotności, ale ja mi się wydaje, że tutaj też najbardziej Państwu chciałam polecić właśnie to sytuację, to jakby to tą kwestię mówienia w ogóle o telefonie zaufania, o czymś, co jest mało jakby nieoczywiste, o czym się
moim zdaniem nie mówi wystarczająco dużo. Wydaje mi się, że jakby stan zdrowia psychicznego młodych ludzi jakby budzi tak dużo jakby no, z powodów do zaniepokojenia, że każda taka informacja i dzielenie się taką informacją, że nie jesteś sam, że możesz zadzwonić, że jest wsparcie. Ten film jest też na przykład fantastyczny pod tym względem, że pokazuje, że ci konsultanci w bardzo fajny sposób rozmawiają z tymi dziećmi i są tacy nieoceniający, bardzo wspierający, bardzo otwarci. Wydaje mi się, że to może zachęcić osoby, które potrzebują wsparcia po to, żeby je po nie sięgnęły. I dlatego wydaje mi się, że takie filmy, tak jak pani Leokadia tutaj mówi, że takie filmy warto polecać. Tak, tak, ja się absolutnie z tym zgadzam. Uważam, że takie filmy, że takich filmów powinno być jak najwięcej. No dobrze, to ja skończyłam trochę przed czasem. Ale jeżeli Państwo mieliby jeszcze jakieś pytania może na tym etapie, tak, dobrze, są ludzie, którzy to widzą i pomagają, brawo. No tak, znaczy wydaje mi się, że ten film jest, naprawdę można docenić pracę konsultantów telefonu zaufania po obejrzeniu tego filmu, ponieważ jakby ta delikatność i zrozumienie, z jakim podchodzą do problemów dzieci dużych i małych, bo tam nawet pojawiają się takie problemy, że ktoś chce, żeby go odsłuchać, czy on się nadaje do programu Voice of Denmark i czy może wystartować właśnie w jakimś talent show, i ci konsultanci tak podchodzą do tego naprawdę z takim samym zrozumieniem i otwartością, więc to jest miejsce, gdzie młodzi ludzie dostają realną pomoc. Dobrze, to teraz tak, czy te filmy będą dostępne w programach? To znaczy tak, ja Państwu pokazuję filmy z dwóch programów, z Shortcutu i z Dobrych Łączy. Film Orkiestra i film Bowling Story to są filmy z Dobrych Łączy i filmy z Dobrych Łączy będziemy uruchamiać w drugim semestrze tego roku szkolnego. Rekrutacja do programu rozpocznie się właśnie jakoś tak na początku drugiego semestru, a same materiały będą dostępne jakoś tak od marca po różnych szkoleniach i warsztatach dla osób, które się zrekrutują. Teraz drugie pytanie, czy są do nich dołączone karty pracy, scenariusze zajęć? Tak, oczywiście każdy z tych filmów ma pakiet, aha, przepraszam, bo jeszcze nie skończyłam mówić o tym, nie dokończyłam mówienia o tym pierwszym pytaniu, czyli Chór i Słucham, to są filmy z Shortcuta. A Shortcut tak, jest platforma z tymi filmami i te filmy można tam zobaczyć. I do każdego z tych filmów są karty pracy i są scenariusze zajęć. I nawet czasem prezentacje PowerPoint, ponieważ mamy akurat w Shortcutie, Shortcut jest takim programem, który też mocno stawia akcent na rozwijanie świadomości o języku filmowym, więc tam też takie zaplanowaliśmy też i takie materiały, jakby Państwo chcieli porozmawiać o tym, jak to jest zrobione, nie tylko o czym ten film jest, ale też o tym, jak to jest zrobione i czy my też tak możemy. Młodzi ludzie teraz coraz częściej kręcą filmy, a jednocześnie wiemy z badań Narodowego Centrum Kultury z Łodzi, że no nie są do końca zadowoleni ze swoich produkcji. Przeciętna ocena, którą wystawiają sobie, to jest 3,5. Niestety. I to bardzo nas skłania do takiego myślenia, że warto ich wspierać w czymś, co jest taką naturalną ich potrzebą i co jest kompetencją przyszłości. Dlatego tutaj Państwa też bardzo zachęcamy do tego, żeby też wychowywać poprzez twórczość filmową i poprzez analizę języka filmowego, bo to też jest, może być wychowawcze. Tak więc, zachęcam do korzystania z filmów na Shortcutie. Wierzę, że tych filmów, które wspierają, gdzie można znaleźć te programy? Programy można znaleźć na stronach shortcut.co.org.pl. Ja tutaj zaraz sprawdzę. Nie, niestety nie ma tutaj adresu. To ja wpisuję w takim razie
Tutaj dobrze, wpisuję Państwu adres strony mailowej. To jest adres strony mailowej, na której Państwo w tej chwili mogą się zarejestrować do programu. Bardzo serdecznie Państwa zachęcam do rejestracji na tej platformie. Dobrołącza jeszcze nie mają swojej strony, będziemy ją uruchamiać niebawem i wtedy też będzie można się zarejestrować. Na razie będziemy przyjmowali zgłoszenia na podstawie formularza rejestracji, które będziemy otwierali niedługo na początku drugiego semestru. Tak, Pani Leokadio, będzie można odsłuchać później wystąpienie, ono będzie na YouTubie. I będzie chyba również na Facebooku, bo wiem, że teraz jest streaming, ale wydaje mi się, że takie streamingowane webinaria też można później odtworzyć sobie. No dobrze, to słuchajcie, to powiem tak, ja pomyślałam sobie, że ponieważ nasi goście będą się skupiali tak bardzo dokładnie na jednym filmie, na fantastycznym filmie Optymista, i że to jest taki, to będzie dla Państwa taki po prostu właśnie taki łyk praktyki, to moje wystąpienie będzie takie bardziej z lotu ptaka, więc tak naprawdę no, dałam Państwu tylko przedsmak, nie prezentowałam takich praktycznych ćwiczeń, tylko chciałam Państwu powiedzieć, jakie jest takie nasze ogólne podejście i jak w jaki sposób, jakie obszary rozważamy, programując nasze filmy i jak można je wykorzystać do czego i do jakich rozwoju, jakich kompetencji. To ja może w takim razie odrobinę wcześniej, odrobinę. Pani Leokadio, tylko proszę nie uciekać, ja jeszcze będę, ja sobie będę tutaj po prostu po cichutku słuchała, bo sama jestem bardzo ciekawa wystąpienia naszych gości. To ja bym w takim razie zaprosiła Agatę i Kryspina do przejęcia prezentacji i do przejęcia webinara. Ja się już chwilowo pożegnam, ale będę jeszcze, pozwolę sobie wejść na sam koniec, żeby jeszcze się z Państwem świątecznie pożegnać, także życzę dobrego odbioru i dalszych tutaj pozostania z nami na tym spotkaniu. Witam Państwa wszystkich serdecznie. Dziękuję Karolino za zaproszenie. Za to, że mogę tutaj być razem ze swoim gościem, Kryspinem Plutą. Może tak, ja się nazywam, mam na imię Agata i wymyśliłam sobie taki projekt filmowy Piegi Pana Kleksa. Od około 8 lat zajmuję się edukacją filmową. Pracowałam w różnych miejscach, pracowałam w kinie, właściwie teraz pracuję w Ośrodku Kultury. I w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało mi się pozyskać taki grant na właśnie mówienie o filmie, jakby według własnego pomysłu. I tak narodził się właśnie projekt filmowy Piegi Pana Kleksa. Ja o projekcie napisałam właśnie do Karoliny i wymyśliłyśmy, że może fajnym pomysłem będzie opowiedzenie trochę, co się dzieje w ramach tego projektu, ale też jakby o tym, czym jest sama ta materia, którą projekt bierze na warsztat, mianowicie filmy. Więc ja w ramach tego projektu filmowy Piegi Pana Kleksa omawiam 10 filmów, które może nie są za bardzo popularne, których nie ma za dużo jakby w przestrzeni, natomiast mnie one się wydają ciekawe i warte o tym, żeby wprowadzić je do szkół, ale do takich szkół, które no nie mają takiego szerokiego dostępu do właśnie zajęć z edukacji filmowej i do których trzeba dotrzeć może właśnie takimi węższymi kanałami, dzięki jakimś takim własnym, osobistym kontaktom z nauczycielami i nauczycielkami.
Tak jak mówiłam, ja opracowuję 10 filmów i jestem jakby już po zajęciach w szkołach z dzieciakami. Wszystkie zajęcia prowadziłam online. I miałam dwa takie filmy, które udało mi się oglądać z moimi odbiorcami i odbiorczyniami. Jednym z nich właśnie był film Optymista, którego reżyserem jest właśnie Kryspin, którego udało mi się tutaj zaprosić na nasze spotkanie, za co bardzo w ogóle mu dziękuję, że przyjechał. I co? Ja ten film oglądałam z dzieciakami w piątej klasie. To były dwie klasy ze szkoły podstawowej i jakby najpierw oglądaliśmy ten film, a później myślę, że bardzo dużo rozmawialiśmy o nim, bo udało mi się z dzieciakami rozmawiać około 45 minut, czyli nawet trochę dłużej niż te lekcje pozwalają. Rozmawialiśmy o tym, co one zobaczyły. W ogóle film Optymista w moim zestawieniu 10 filmów jest jedynym dokumentem. To jest jedyny film, który jest filmem dokumentalnym, więc sama byłam bardzo ciekawa, jak dzieciaki odbierają dokument, jak odbierają ten dokument w takiej sytuacji trochę odosobnionej. Dlatego, że tak jak powiedziałam, ja ten film filmowy Biegi pana Kleksa realizowałam online. Więc moje oglądanie z nimi tego filmu polegało na tym, że one na czas oglądania filmu jakby wyłączały się, oglądały film i potem się spotykaliśmy. Czyli ja też świadomie nie chciałam z nimi za bardzo rozmawiać wcześniej o tym filmie. Byłam bardzo ciekawa tego, co one czują, co myślą, bez jakby takich jakichś wprowadzeń i omówień, tylko później po zobaczeniu tego filmu rozmawialiśmy. I powiem Państwu, że było super, bo udało się, co nie jest też takie może często spotykane, ale wszyscy mieli włączone kamerki, wszyscy mieli włączone mikrofony i naprawdę te 25 osób, które było obecne na lekcji, było aktywne, rozmawiało o tym, co zobaczyli. I tak sobie pomyślałam, że jakby warto złapać tą energię, która powstała w właśnie w tych moich spotkaniach i myślę, że nie byłoby tego, gdyby właśnie nie film. I tak sobie pomyślałam, że fajnie byłoby spotkać się z twórcą, żeby on sam opowiedział, jaki był pomysł na ten film, jaki był pomysł na konkretne sceny, dlaczego coś było zrealizowane tak, a nie inaczej, skąd w ogóle pomysł na temat, na naszego bohatera, bo właśnie bohaterem filmu Optymista jest chłopak, Mateusz, który ma 9 lat, tak? W czasie jakby samego kręcenia i powstawania filmu. Natomiast na sam początek chciałam się zapytać, czy ktoś z Państwa widział już ten film? Jeśli tak, to może napisać na czacie. A jeśli nie, to później z Kryspinem powiemy, gdzie film można zobaczyć albo gdzie można go było zobaczyć. Wskażemy jakieś informacje. No i tak, my mamy pomysł z Kryspinem na to, żeby pokazać Państwu pewne fragmenty tego filmu. Jest to film krótkometrażowy, czyli jest bardzo fajnym takim materiałem, który można zobaczyć właśnie na lekcji i później omawiać właśnie z dzieciakami. I jakby też co jest takiego ważnego, że właśnie w centrum tego filmu jest jego główny bohater, że jak rozmawiałam z Kryspinem o filmie, bo ja też jakby w ramach tego projektu filmowe Piegi pana Kleksa przygotowuję takie materiały z wywiadami, z twórcami danego filmu, no to zapytałam się go, dlaczego kręci filmy dokumentalne i jedną z odpowiedzi było to, że po prostu Kryspina jako twórcę interesuje też sam człowiek i pokazywanie emocji, pokazywanie tego, co, no, co tworzy tak naprawdę człowieka, co tworzy naszego bohatera. I tak sobie myślę, żebyśmy może przeszli delikatnie do tego, żeby zacząć mówić o pomyśle na film, o czym w ogóle jest ten film i dlaczego powstał, jaka była jego idea, co skłoniło jakby samego twórcę do tego,
że, no, że postanowił poświęcić niemal rok życia z różnymi przerwami, bo mówimy też o specyficznej formie, mówimy o formie filmu, który jest dokumentem, to też jest bardzo ważne, że nie mówimy o fabule, mówimy o dokumencie, czyli o tym, co dzieje się naprawdę, co nie jest udawane i gdzie kamera musi wejść tak naprawdę w życie naszego bohatera. Także może ja teraz trochę też oddam głos Kryspinowi, żeby on powiedział, co było inspiracją do powstania może tego filmu. Okej, w porządku, dzień dobry, witam, dobry wieczór, witam wszystkich. Faktycznie powiedziałaś rok, ale przyznam szczerze, że rok to na planie filmowym, a żeby zrobić film, to trzeba jeszcze o nim trochę wcześniej pomyśleć, zrobić dokumentację, napisać parę wniosków, więc okres przygotowawczy plus zdjęcia plus montaż, no to jakieś 3 lata. Także 3 lata razem z optymistami, ale dobrze to robi człowiekowi, ponieważ to jest film o chłopakach, którzy żeglują na morzu. Ja sam jestem żeglarzem, a dzisiaj już teraz z perspektywy czasu jestem też w ogóle trenerem żeglarstwa. Między innymi się troszeczkę ten film dołożył taką cegiełkę do tego. No i faktycznie jakby moja inspiracja była taka właśnie jeden do jednego. Ja jestem żeglarzem z południa Polski i będąc nad Bałtykiem zawsze się zastanawiałem, wow, jak pięknie wyglądają te żaglóweczki jeszcze z dziećmi. I pomyślałem sobie, że nikt jeszcze nie zrobił takiego filmu. Nikt jeszcze nie zrobił filmu o tym, jak dzieci, które mają 7-8 lat, walczą na Zatoce Gdańskiej ze swoim strachem, pływają czasami w bardzo trudnych warunkach, na wielkich falach. I pomyślałem sobie, że to mógłby być fantastyczny film do tego, żeby się przyjrzeć i zobaczyć, jak wygląda taka właśnie walka ze swoim strachem, jak wygląda przechodzenie przez własne słabości, wygrywanie, miejmy nadzieję, że wygrywanie, ale przynajmniej tak założyłem, ponieważ optymist to jest klasa, która się ściga, to są łódki regatowe i to jest klasa, która na całym świecie ma regaty i pomyślałem sobie, że jak dziecko zaczyna mając 7 i 8 lat, to nie przegrywa, tylko jak to się dzieje, że mając 12, 13, 14 lat jeszcze pływają na tych optymistach i dopiero tam też to jest niezwykły fan. Więc tą inspiracją właśnie był ten sam mechanizm, jak to się dzieje, że dzieciaki w czasami bardzo trudnych warunkach, jeśli patrzymy z lądu na to, ale też dają radę i przechodzą i te wilki morskie, te terminatory po prostu tam przecinają te fale. Tutaj jest zadane pytanie, a to nazwa poniekąd od łódki, tak, optymist, tak, to jest najniższa, czyli pierwsza klasa łódek, kiedy ktoś myśli o tym, żeby uczyć się żeglować i to jest też takiego ciekawego, nie chcemy do końca zdradzać, ale to jest łódka, w której pływa się jednoosobowo, tak. Czyli taki nasz adept bądź też adeptka, mając 6-7 lat, dostaje łódkę, którą ma sterować i wypływa w morze. To jest w ogóle fantastyczny temat. A ja chciałam jeszcze powiedzieć trochę, w jaki sposób ja, bo będziemy się starali z Państwem zrobić trochę to, co ja robiłam na swoich zajęciach. Czyli ja rozmawiałam z dzieciakami o tym filmie w ten sposób, że po zobaczeniu filmu ja przygotowałam taką prezentację, gdzie były kadry z filmu i tam były zadane pytania. I dzieciaki na bieżąco razem ze mną odpowiadały na te pytania dotyczące poszczególnych kadrów z filmu, który zobaczyli. Ale zanim w ogóle to wszystko się jeszcze zaczęło, to jak dzieciaki właśnie włączyły kamerki, okazało się, że na każdą z grup, którą prowadziłam, przynajmniej jedna osoba uczyła się pływać na łódce. To jest w ogóle coś fantastycznego, a jeżeli nie uczyła się pływać na łódce, to mówiła o swoim doświadczeniu, jak w ogóle pływała, że chodzi na basen, że bierze udział w zawodach, że w ogóle czuje się podobnie jak ten bohater,
Także powiem Państwu, że jeśli chodzi o dokument, to wydaje mi się, że to jest taka forma bardzo bliska, w sensie, że odbiorcom przychodzi z łatwością zrozumienie jakby obrazu. Dlatego ja też jakby wyszłam na samym początku od tego, że nie chcę w ogóle z nimi rozmawiać o tym, o czym jest film, jaka jest treść, jakie tam są zastosowane środki wyrazu, jaka forma. Więc jakby chciałam, żeby dokument sam o sobie jakby zaświadczył, że jest tak, ja podeszłam do tego jakby z taką metodą. Natomiast chciałabym też właśnie w czasie rozmowy z Crispinem pokazać Państwu, że jednak wszystko to jest przemyślane, że jednak ta forma samego dokumentu, scen, poszczególnych ujęć, planów, ona jakby bezpośrednio przekłada się na to, jakie emocje, bądź też co byśmy chcieli, żeby było odczytane w czasie filmu. I tak sobie myślę, że może moglibyśmy powoli przejść do analizowania tych poszczególnych scen. Zastanawiam się tylko, czy wcześniej może nie streścilibyśmy tak fabuły, tak, no tak, nie, tak, żeby tak, wiedzieć tak. Dlaczego, żeby Państwo wiedzieli, dlaczego jakby wybraliśmy z Crispinem takie, a nie inne ujęcia. To może Crispin trochę powie. Opowiedz swój film. Super. Reżyserzy myślą, że jak oddają swoje dzieło, to dzieło już po prostu fruwa i broni się samo, ale jednak czasami są takie prośby, opowiedz swój film. No, jak już powiedziałem wcześniej, faktycznie akcja dzieje się na Zatoce Gdańskiej w Polsce, ale też jedna ważna uwaga, na optymistach pływa się w całej Polsce. Tam, gdzie są zbiorniki wodne, jakieś większe, tam, gdzie są kluby żeglarskie, myślę, że Państwo mogą znaleźć tam optymisty, niezależnie czy jesteśmy w Krakowie, na Śląsku, we Wrocławiu, w Poznaniu, na Mazurach, czy na całym wybrzeżu, w Warszawie też oczywiście na Zalewie Zegrzyńskim, więc prawdopodobnie gdzieś w jakimś promieniu jakichś kilometrów, kilkudziesięciu jest jakiś zbiornik wodny, to tam są optymisty. I to jest faktycznie film o pierwszych krokach, jakie się stawia na morzu jako żeglarz. Mateusz, 8-9-letni chłopak, on tam chyba był, jakoś zaczął jak miał 8, skończył, znaczy kończymy, jakby opuszczamy go w filmie, jak ma 9. Przychodzi pierwszy raz do klubu sportowego, do klubu żeglarskiego, totalnie nie wie, o co chodzi w pływaniu. I zaczyna kurs. I my obserwujemy to, co się w nim dzieje. Przez cały sezon, to znaczy od kwietnia do końca września jesteśmy razem z nim, kamera mu towarzyszy, no i my tak naprawdę przyglądamy się temu, jak on tam, jak on się tam miewa, jak mu to wychodzi, czy nie wychodzi, różnie to bywa. Na pewno też damy namiary do tego, żeby sobie zobaczyć cały film. Faktycznie tutaj jakby chcemy omówić tylko kilka kluczowych scen, aczkolwiek jak spotkaliśmy się z Agatą przed chwilą i też omawialiśmy, to ja jeszcze mówię, ojejku, a mogliśmy jeszcze to pokazać, jeszcze to, także no, nocka długa, ale no, niestety mamy ograniczenia tutaj takie, że nie możemy tak bardzo długo siedzieć. Pokażemy faktycznie te kluczowe sceny. Nie chcę omawiać, co się po kolei dzieje, ponieważ myślę, że to troszeczkę wyjdzie też z naszej rozmowy i też co Państwo zobaczą. Dobra. To zaczynamy od pierwszego fragmentu. Tak, udostępnimy Państwu teraz linka, będzie można sobie zobaczyć pierwszy fragment naszego filmu i to jest moment, w którym Mateusz wsiada pierwszy raz na łódkę, na optymista, jak wyglądają jego pierwsze minuty w ogóle na wodzie. Miecz, odwrotnie źle, wyjmij. Grubę w przód. Dobrze. Gumę teraz. Nie, zobaczymy. Gumę na miecz. Wyjmij gumę teraz, weź ty bagaż do ręki.
Zdejmij gumę. Zdejmij gumę. Pociąg. Zdejmij gumę. Pociąg. Okej. Okay. Okay. Ja nie umiem tu. Zobaczymy. Zobaczymy. Świetnie, dawaj stereo. Świetnie, dawaj stereo od siebie. Oka. Ale ja nie mam przypięty szotu. Nie szodzi właśnie. Ja właśnie nie umiem. Ja właśnie nie umiem. Pomogę. Pomogę. Będę wszystko mówił. Będę wszystko mówił. Okej? Okay? Okej? Okay? Boisz się trochę, ale ty nie ma sensu chyba. Boisz się trochę, ale ty nie ma sensu chyba. Dobrze, dobrze. Bają ci razem. Bają ci razem. I tak samo sobie poradzisz, tak okej? Okay? Jest trochę wiatru, jest ale trochę wiatru, nie ma co wymiękać, okej? Okej? Tak? Prosto tak? Umiesz pływać. Prosto umiesz pływać. No. No. Okej? Okej? Okay? Wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze. Czy masz? Masz. Czekaj, bo nas... Czekaj, tak. No dawaj. No dawaj. Do przodu, tak? Do przodu, tak? I prosto teraz. Słuchaj, co ja mówię. Nie patrz na mnie. Nie patrz na mnie, patrz do przodu. Ber lekko od siebie, od siebie. Nie pójdź na boje, nie pójdź na boje. O tak. Ster od siebie. Ster od siebie. Płyniemy tak prosto. Płyń prosto. Bardzo dobrze płyniesz. Jeszcze, spokojnie. Świetnie sobie radzisz. Dawaj, 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 dawaj. O tak, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Świetnie, jedziemy. Prosto. Nie, ale nie luzuj żagla. Wybierz żagiel. Źle płyniesz, od siebie lekko ster. Od siebie, nie, nie, ty dajesz do siebie. Od siebie, od. Mateusz, nie słuchasz mnie. Ja mówię od, ty dajesz do. Nie denerwuj się. Dawaj. No, od siebie. Od. Teraz, słuchaj, leciutko, pójdź żagiel. Pójdź żagiel, pójdź. I ster od siebie. I przesiadamy się na dół głowa. Dobrze, i jedziesz do czerwonej. Hej, hej, rewelacja. Dobra, nawet możemy sobie... Tak. Możemy sobie jakiś kadr ustawić. Tak, może nawet tak. Jeśli mamy coś technicznie zrobić inaczej, to prosimy też o... Tak, faktycznie. Dziękujemy bardzo za tą informację o pogłosie. Tak. Tak. Pytaj. Okej, okay. I może tak tylko na wstępie. Zobaczyliśmy tutaj jakby całą taką sekwencję, czyli taki moment od... samego początku mamy pokazanego bohatera, który jest pokazany w pełnym takim planie, czyli mamy bohatera i mamy to, co zostanie za chwilę, jakby co się będzie działo. I jakby sekwencja jest od samego początku, kiedy bohater wychodzi na łódkę, do samego końca, kiedy on już samodzielnie jakby płynie i jest też podsumowanie tego, jak mu poszło. Natomiast chciałam się ciebie, Kryspinie, zapytać o to, co tutaj, bo ja jako widzka widzę, odczuwam, że no, on się boi, że jest niepewny. I gdzieś podświadomie czuję, że to jest takie pierwsze wyjście na wodę. Natomiast mam do ciebie pytanie, czy to rzeczywiście jest tak, że ty stałeś tam wtedy z kamerą i on rzeczywiście pierwszy raz wtedy wychodził na łódkę? Tak, tak. Tylko, że proszę zwrócić uwagę, faktycznie to też później w filmie widać, oni totalnie nie zwracają na mnie uwagi, totalnie, totalnie, ale to między innymi dlatego, że ja spędzałem dość dużo czasu z nimi
i oni myśleli, znaczy jakby tak trochę mieli tak w głowie, że no ja jestem jakby takim trochę gdzieś drugim trenerem i ten drugi trener czasami ma kamerę, bo to faktycznie wyglądało, że albo ja miałem kamerę, albo byłem z ekipą w ogóle filmową, ale oni generalnie jakby nie byli tak bardzo mocno skupieni na tym, że jest jakaś ekipa, że jest kamera. Oczywiście był ten okres, kiedy machali dość mocno do kamery, trzeba było po prostu się odpędzać przez pierwszy miesiąc. Ale to już jest taki czas, kiedy oni faktycznie totalnie pierwszy raz schodzą i my możemy sobie już na nich popatrzeć właśnie bez tego całego zamieszania, że jest kamera. Ja bardzo lubię to ujęcie, które teraz tutaj jest, bo ono jest takie, to nie jest jeszcze strach, to jest niewiadoma jakaś taka, nie wiem co mnie czeka totalnie, ja jestem w jakimś napięciu, nie wiem czy się boję czy nie, nie wiem czy to jest fajne czy nie, co tam jest za horyzontem, co tam jest za tym falochronem, z którego wyjdziemy, co mnie tam czeka, więc ten pierwszy raz to są takie właśnie emocje tego, że ja nawet nie wiem czy, ja nie wiem gdzie jestem i kamera faktycznie to rejestruje i no ta scena pokazuje nam, tak, trener mówi, ja ci będę wszystko mówił w humorystyczny sposób, prosto umiesz pływać, no i faktycznie chyba najtrudniejsze są zwroty, więc jakby trener jest cały czas przy naszym bohaterze, czyli z jednej strony ja obserwuję ten pierwszy raz, my jesteśmy jako ekipa filmowa też na jednym ribie, czyli na jednej takiej motorówce, ale trener jakby pokazuje, kamera to jak trener uczy zawodnika pływać. I to, że oni są we dwoje w kadrze, też jakby pokazuje te relacje między nim a chłopakiem, bo to też jest pokazane, że tak naprawdę trener może potem tylko wspierać głosem, jakimiś gestami. I tak. To też jest fajne, że właśnie pokazałeś te gesty, że jakby też oni są pokazani w takim oddaleniu, czyli jakby pokazane jest też środowisko, w którym dzieje się cała ta scena. No nie, że są łódki, że chłopak rzeczywiście zostaje sam, że jedyną rzeczą, którą trener może zrobić, no to jest właśnie wołanie do niego, no i albo on go słucha, albo nie. I nie wiem, też właśnie jest chyba pokazana też ta scena taka, że trener mówi jedno, a chłopak robi drugie. I to jest super pokazane, bo wydaje mi się, że to jest bardzo naturalne, bo tak rzeczywiście jest. Że kiedy on jest na łódce, to pokazanie tej sceny, że ktoś tam coś do niego mówi, no a on jest tutaj sam w tej sytuacji i tak naprawdę kręci tym sterem, bo się po prostu boi. No i to jest super, super zrobione, że jest taka sprzeczność między tym, co się słyszy, a jakby obrazem, który pokazuje to, co dzieje się naprawdę, że tego się już nie da jakby ukryć. No to prawda, faktycznie to są ekstremalne warunki i co jest bardzo ciekawe, ale to generalnie też można przełożyć na w ogóle na pracę z uczniem, to znaczy czasami nauczyciel mówi jedno, a instynktownie dziecko coś robi, coś innego i po to są też tak zwane odprawy, to znaczy zawsze przed wyjściem na wodę i po zejściu z wody są tak zwane odprawy, które albo mówią, jaki jest plan na zajęcia, albo mówią też, analizuje się to, co się wydarzyło na wodzie. I prawdopodobnie po takim pierwszym wyjściu trener analizował to, jak to wszystko wyglądało. Tak? Tam była taka sytuacja, że trener mówi, weź ster od siebie, jakby Mateusz nie do końca wiedział być może nawet, co robi, i dlatego też trener mówi, Mateusz, nie słuchasz mnie, podpłynął, podszedł do jego łódki, wytłumaczył mu to jeszcze raz i znowu go puścił na wodę i znowu jest to samo, to znaczy zaufanie między trenerem a zawodnikiem. Tutaj też ważne jest, gdzie są umieszczone kamery, że ta akurat, którą teraz jest zatrzymany kadr, mamy kamerę, która jest fajna do pokazywania tego, że Mateusz jest sam na łódce, że nie ma nikogo wokół niego i też jakby
właśnie to, że nie jest tam gdzieś zrobione ujęcie z łódki, na której płyniecie jako ekipa filmowa albo z góry, tylko właśnie staracie się za pomocą takiego ujęcia pokazać, że jesteście razem z tym Mateuszem w tej łódce, mimo że was tam nie ma, ale żeby widz poczuł, jak to jest siedzieć w tej łódce, tak. gdzie to wszystko się dzieje. Także bardzo, bardzo fajnie, że to tam, że tam znalazła się właśnie ta kamera. Dobra, to co? To może czy coś jeszcze chcesz dopowiedzieć do tej sceny? Nie. Pierwsze zejście na wodę, czyli sytuacja bardzo prosta, zaufanie jednego do drugiego, jakaś taka mała też konfrontacja i tyle. Faktycznie te kamery, one są... Oczywiście dramaturgicznie tutaj są w ten sposób postawione. Ja wybieram takie ujęcia, żeby można było faktycznie być tam razem, być tym Mateuszem. Dzieciaki, jak z tego co mi opowiadałaś, one bardzo często się utożsamiają w ogóle z nim, nie? Mówią, mają takie same w ogóle przeżycia i takie same odczucia jak bohater. No właśnie, po prostu siedzimy, proszę sobie jeszcze wyobrazić salę kinową, to już w ogóle, po prostu siedzimy z nim na łódce i też nie wiemy, co się dzieje. I to chyba jest też magia trochę tych scen właśnie. Tak, a biorąc do tego jeszcze formę, czyli dokument, który tak naprawdę rejestruje to, co się dzieje, więc jakby to wszystko jest przełożenie jeden do jednego i widzowie wierzą, że tak rzeczywiście jest. Nie ma tu żadnych efektów specjalnych, tylko tam kamera siedzi i towarzyszy jakby temu bohaterowi, czyli kamera jest bardzo blisko. Ona jest jakby no, czasami na ramieniu nawet samego bohatera. I zaraz zobaczymy, co się dzieje dalej, bo to jest jakby początek, to jest wprowadzenie, czyli tutaj, tak jak Kryspin powiedział, ważne jest też pokazanie tej relacji, że jedyną osobą wspierającą zawodników jest trener. I to, jak ta relacja na samym początku się zawiąże między trenerem a uczniami, no, determinuje wszystko to, co potem się dzieje w czasie całego szkolenia rocznego. Dobra, to teraz sobie przejdziemy do kolejnej sceny. Okej. Bardzo szybko, jak się Państwo zaraz zorientują, Mateusz wpadnie w kłopoty. Powinniśmy teraz chyba tak zakończyć to. I tak jest. Wrzucić tutaj. Okej. Chciałbym, żeby Państwo zwrócili też uwagę na to, co mówi Mateusz, co widzi Mateusz, czego my jeszcze nie widzimy. I co jest też bardzo fajnie właśnie pokazane przez jedną z kamer. Są duże fale. Zobacz, jakie duże. No dookoła okrążamy ich za to. Ale nie mogę płynąć.
Zacznij robić coś, co jest powiedziane. Do siebie step, zobacz na żagiel, że ci łopocze. Do siebie step i płyń. Ostrzej! Od siebie ster! Ostrz! Hopuj do mnie! Optymizm to nie jest potem w kinie. A szczególnie w takich warunkach. Na tym optymizmie masz ciężko pracować. Do siebie ster! I teraz zwrot zrób! Jak mi się coś nie podobało, to podpływałem i darłem się. Nie w sensie, żeby na kogoś nakrzyczeć, tylko żebyście mnie słyszeli, tak? A na linii mety to już nie ma czegoś takiego, że jest hura, hura, hura. Hura to jest wtedy, kiedy wchodzisz na podium i wygrywasz regatę. Wtedy jest hura. Czas na wygrywanie przyjdzie. Pod warunkiem, że będziecie ciężko trenowali. Ale jest to kolejny krok w twoim etapie do tego, żeby zwyciężać, tak? Siebie zwyciężać, swoje słabości, swoje bolączki. Bo się boisz na przykład pływać, tak? Ale to po to jest, tak? Żeby przełamywać swoje słabości. Ja też się wiele rzeczy boję. No to już ja też się boję. Zobacz, on się bał do tego stopnia, że się popłakał aż. Ale płynął. I to jest jego siła. Też fajnie. Ja za każdym razem, jak oglądam tę scenę, to zadaję sobie pytania, dlaczego on tak krzyczy? I potem to, że jest po tej scenie na wodzie wstawiona rozmowa z trenerem, odpowiada mi na wszystkie moje pytania, które mam w czasie tego fragmentu, kiedy Mateusz jest na łódce i kiedy mówię sobie, no ale czemu on do niego nie podpłynie? Czemu mu czegoś nie powie? I nagle potem, jak jest od razu włożona ta scena z trenerem, to tam są odpowiedzi na wszystkie te pytania, że jakby to ta praca z tymi dzieciakami jest zaplanowana, że trener ma pomysł na to, jak z nimi pracować, że to są takie metody, które właśnie no pomagają raczej w dochodzeniu do tego, żeby być samodzielnym na łódce. I moim zdaniem super właśnie to jest konstrukcyjnie zrobione w filmie, że najpierw jest jakby pokazana sytuacja, czyli najpierw widz dostaje opis tego, co się dzieje, jakie emocje buduje sytuacja na zewnątrz bohatera. Potem mamy bohatera, który no jakby odziera się z tych wszystkich albo pokazuje te wszystkie emocje. A potem jest super to, że oni spotykają się wszyscy razem, pokazana jest jakby cała ta grupa, która bierze udział w treningach, o, tak jak teraz właśnie Krispin tutaj pokazuje. I powiedz właśnie Krispinie też, jaki ty miałeś pomysł na właśnie tę scenę, co chciałeś też jakby pokazać za pomocą właśnie tych kadrów, ujęć i poustawianie tego właśnie w taki, a nie inny sposób. Znaczy, jest takie przysłowie, że spokojne morze nie zrobi z ciebie dobrego żeglarza. I oczywiście jeden do jednego to jest przełożone, ale to jest totalnie na całe życie nasze, w ogóle na wszystko, co robimy. I proszę mi wierzyć, że trener dokładnie wie, co robi, że to nie jest tak, że wysłał dziecko na pewną śmierć, bo tak nie jest. To jakby to były akurat warunki tak zwanej martwej fali, czyli po prostu sytuacji, w której już nie ma tak dużego wiatru, jedynie jest dość trudno się utrzymywać faktycznie na morzu i oni faktycznie już mieli za sobą, nie wiem, 2 miesiące chyba pływania czy coś takiego, więc trener faktycznie bardzo, no jakby no wziął ich na wodę. Trenerzy
jakby sami określają to, w jakich warunkach dzieciaki mogą pływać i tam chyba do 4 Beauforta czy do 5 Beauforta się pływa. I proszę mi wierzyć, dla tych, którzy są przerażeni, to nie była pewna śmierć, to właśnie była zaplanowana nauka na to, żeby ich uczyć myślenia. Bo dlaczego myślenia? Proszę Państwa, bardzo często płacz powoduje to, że oni totalnie przestają myśleć. Czyli te emocje są tak duże, że przestają podejmować racjonalne decyzje. W związku z tym właśnie taki trening jest dla nich fantastycznym treningiem do tego, żeby podpłynąć i dokładnie powiedzieć: przestań płakać, ja ci powiem, co masz zrobić. I proszę mi wierzyć, że to jest fantastyczne po prostu, że i to działa w ogóle. I trener faktycznie mówi, co ma robić. Oczywiście później są też omawiane techniczne warunki, ja się na nich nie skupiałem, bo to nie jest instrukcja żeglarstwa ten film. Chciałem, żeby był bardzo uniwersalny, więc ja skupiałem się bardziej właśnie na tym emocjonalnym takim punkcie, tak? Czyli jakby trener omawia taką sytuację, że no płakałeś, ale on też płakał, ale płynął i to jest jego siła. To znaczy, że ten strach, on po prostu jest z nami, to nie można go unikać, nie można mówić, że go nie ma, nie można udawać, że go nie ma i tak dalej. Trzeba po prostu go bardzo świadomie poskramiać. Mimo płaczu po prostu trzeba płynąć dalej, trzeba wiedzieć, co się dzieje. I tak naprawdę ta nauka jakby też polega też na tym, żeby pokazywać im, co się dzieje. Pokazywać im, jak wychodzić z różnych kłopotów i problemów, jakimi technikami, czy ster do siebie, czy od siebie, czy luzować żagiel, czy go wybierać i tak dalej. Oni po jakimś czasie już sami potrafią świetnie wychodzić z takich kłopotów i już nie ma płaczu, ale no nie zapominajmy, że Mateusz jest totalnie, to są jego pierwsze dni czy miesiące pływania. Powiedz mi, czy w rzeczywistości też tak to się zadziało, czyli rzeczywiście najpierw były takie warunki atmosferyczne i potem była ta rozmowa z trenerem, czy to tak, skleiłeś? Tak, tak. Nie, to jest dokładnie jeden do jednego w tym przypadku. No. Jeszcze mam do ciebie też takie pytanie, bo ja oglądając pierwszy raz tą scenę, myślałam, że Mateusz mówi do kamery. Miałam takie wrażenie, natomiast jakbyś właśnie powiedział, do kogo on tak naprawdę tutaj mówi na samym początku. No to jest bardzo ciekawe, powiem ci szczerze, ponieważ Mateusz mówi, są wielkie fale, zobacz jakie wielkie. I ja ci powiem szczerze, że ja nie do końca potrafię odpowiedzieć sobie na to pytanie. Dlaczego? Bo z jednej strony Mateusz mógł to mówić do kogoś obok, do chłopaków, którzy płyną obok, za nim jest prawdopodobnie koło nich jest też, koło niego są też zawodnicy, ale Mateusz miał ze mną połączenie, on wiedział, że ja go słyszę. Ja miałem na sobie słuchawki, a on miał mikroport przypięty tutaj pod kamizelką, więc Mateusz wiedział, jakby wiedział, że ja słyszę każde jego słowo, ale szczerze powiem, nie wiem, czy on to mówił do mnie. W każdym razie czasami się tak bohaterowie z reżyserem tak po prostu się kontaktują. Ja nie jestem w stanie mu odpowiadać, bo to działa tylko w jedną stronę, tylko on ma mikrofon, a ja mam słuchawki, ale faktycznie to jest bardzo ciekawe, to jest bardzo taka magiczna właśnie trochę scena, w której nie wiemy, ale jednocześnie on mówi to jakby nie wprost, pokazuje nam jakiś już totalny, jakby taką utratę gruntu i ja chyba chciałbym się wycofać, jakby to jest mniej więcej coś takiego, nie? Zobacz jakie duże fale, jakby... Tak. Tutaj w ogóle w tym momencie bohater wypowiada swoje emocje, czyli oprócz pokazywania tak naprawdę swoich emocji, tak, on je też wypowiada, czyli jest jakby taka podwójna argumentacja tego, co się dzieje w nim,
on to mówi. Natomiast potem też tak mi się, takie mam odczucie, że bardzo fajnie jest wprowadzona dynamika do całej tej sceny, bo mamy dynamikę, którą pokazujesz poprzez fale, poprzez łódki, które jakby się odbijają o te fale. Potem jest przejście do łódki, która też się chybocze. Potem jest jakby znowu odejście, które pokazuje całą sytuację, czyli całe to wzburzone morze w, jakby w takim szerszym planie. Potem jeszcze dokładasz do tego łódki, które są gdzieś obok, więc jakby ta sytuacja burzy, nie burzy, ale tych dużych fal jest pokazana też na tym poziomie formalnym, czyli mamy dużo ruchu w samym kadrze. Tak. Bo woda się rusza, rusza się łódka, ruszają się łódki dookoła, a do tego jakby też te kwestie, które są wypowiadane, one też są takie poszarpane, czyli jakby też obraz tutaj bardzo fajnie nam zagrał z tym, co przeżywa bohater. No i potem jest takie mocne odcięcie i mamy stagnację, czyli jakby spotkanie w tym klubie, gdzie jest trener, tak. Gdzie już jest spokój, czyli jakby cisza po burzy i też... I też jakby mamy duże zbliżenie na samego Mateusza. Tak. Ja może pokażę, jeszcze wiesz co, dopowiem do tego, tak. Co ty mówisz. Trener, proszę zauważyć, nie szczędzi słów w ogóle. Ster od siebie, ster do siebie, podpłyń do mnie. Są bardzo krótkie instrukcje, które pozwalają im na to, żeby oni po prostu się totalnie ogarnęli. On im dokładnie mówi, co ma robić. Bardzo rzadko jest, to się zdarza. Później uczy się już ich totalnie tego, żeby oni sami próbowali. Jest to ujęcie, tak, ono jest dla mnie bardzo, bardzo, bardzo fajne. Tak, bo trener mówi o płakaniu i ty pokazujesz Mateusza, który ma właściwie płacz na końcu nosa. To tak. Też jest fajne, że jakby nie uciekasz od bohatera. W sensie, że kamera jest pokazana na to, co tak naprawdę czuje bohater. I moglibyśmy sobie powiedzieć, no ale przecież ten trener jest nieludzki. No bo jak on tak? No nie, tutaj mamy takie fale. Zwłaszcza, że tak jak mówię, ta scena wcześniej jest taka bardzo dynamiczna. Tam jest dużo ruchu i wszystkiego, a potem mamy takie zatrzymanie tak. I możesz sobie, i ktoś może powiedzieć, nie no, weź już tą kamerę z tego biednego chłopaka, ale dokładnie właśnie chodzi o to, żeby zatrzymać się nad tym, co przeżywa sam bohater. Przynajmniej ja to tak odebrałam. I... Tak, jakby tą scenę kończy, państwo tylko widzieli malutki fragmencik, ale po tym, jak trener... jakby mówi swoją odprawę, to co się działo, mamy bardzo ładną taką dość długie jedno ujęcie tego, jak Mateusz myje swoją łódkę. Zobacz, teraz mu daje tą intymność, tak. Właśnie w tym momencie mu ją daje i on jakby to też symbolizuje w jakiś sposób też, może nie powiem co, nie chcę opowiadać całego filmu, ale generalnie jakby faktycznie czasami jestem blisko, a czasami gdzieś tam mu pozwalam się oddalić, więc to jest też taki moment, w którym on sobie musi przemyśleć i przegadać ze swoją łódką parę spraw, parę rzeczy. I ja to robię właśnie tak, w tej scenie. Tak, to, że pokazujesz w takim planie ogólnym właśnie, gdzie jest on, jego łódka, oni są sami, bo widać, że nie ma nikogo, tak, no to tak. Też jest taki moment refleksyjny. Także tak. Super, bo to jest jakby właśnie zaraz po tej rozmowie z trenerem, no nie? Że obraz też jakby daje trochę takie wrażenie impresyjne, no nie? To jest takie właśnie zatrzymanie się. I teraz przejdziemy do jednej ze scen, które wydają się już być scenami kulminacyjnymi, natomiast zaraz później powiemy, jak budowane jest w ogóle samo napięcie w całej konstrukcji filmu. Muszę zamknąć. Tak, tutaj muszę zamknąć. Tu. Tak, właśnie teraz sobie zobaczymy jeden z takich treningów, kiedy oni mają umiejętności, ale też niewystarczające. I proszę też zobaczyć, jak pracuje kamera faktycznie w tej scenie. Która kamera, w jakim momencie, dlaczego? Dziękujemy w ogóle za komentarze też. Tak.
Czytamy jej, są super. No i świetnie, no bardzo dobrą glebę zrobiłeś, po co płaczesz? Rewelacja! Ale myślałem, że będzie inaczej. Skakuj do łódki, nie odpływaj od łódki! Łap łódkę! Świetnie. I wylewaj wodę. Co jest? Fajnie było? Ja bym taką glebę chciał, jak ty zrobiłeś. Co jest, powiedz, bo nie rozumiem. No zimno, no zimno musi być. W końcu sport na wodzie, nie? Czym się wlewała woda? Gdzie się wlewała woda? Dlaczego nie balastowałeś na rufie? Żagiel trzeba odpuścić. Jak nie wiesz, co się dzieje, jaka jest zasada? Nie wiesz, co się dzieje, to co masz puścić? Żagiel? No, puściłeś? No to głowa myślała? Zapomniała, co? Będzie dobrze. No i co, a co było strasznego w tej wywrotce? No co, tylko tyle, że łódka się wywracała? Na tym polegało to, tak? No. Tak. Więc jesteśmy z powrotem, to może Kryspinie opowiesz trochę właśnie o tej pracy kamer. Bo to myślę, że może nam się wydać ciekawe, dlaczego jest właśnie taka dynamika, dlaczego jest tak dużo tych różnych ujęć. Myślę, że część intuicyjnie Państwo sami mogą się domyślić, natomiast fajnie jakbyś właśnie opowiedział o tej takiej konstrukcji, nie? Dlaczego to tak, dlaczego to tak, taki miałeś pomysł właśnie? No tak w ogóle ze względów czasowych my też nie zobaczyliśmy tego, co się dzieje chwilę wcześniej i tam faktycznie te kamery pracowały. To jest taki dzień, w którym niby świeci słońce, niby jest fajnie, ale jest dużo wiatru, wiatr jest od lądu, w związku z tym nie ma dużych fal. W tym dniu jest dużo więcej wiatru, proszę sobie wyobrazić, niż w tej scenie poprzedniej. Ale faktycznie fale się nie zbudowały, w związku z tym oni tną, przecinają tą wodę jak wariaci. I faktycznie bardzo szybko pływają. Trener ustawia odpowiednią trasę. Te sceny faktycznie są takie dynamiczne, raz na motorówce, raz widzimy Mateusza z RIBA ekipy, trzeci raz widzimy z Mateusza tutaj z łódki. Mateusz ma kłopoty, zaczyna mieć coraz więcej tych kłopotów. Szkoda, żeśmy nie widzieli tej sekwencji, kiedy on robi taki niekontrolowany zwrot, gdzieś tam ten żagiel mu przelatuje i tak dalej. I w pewnym momencie on po prostu nie odpuszcza faktycznie żagla i nie przesiada się, mógłby jeszcze delikatniej być na bliżej rufy. Proszę sobie zobaczyć, jak on, nie wiem, czy to widać. Tak, widać. Proszę zobaczyć, jak on będzie wychylony za burtę za chwilę. No
No okej, okay. Mógłby być jeszcze bardziej wychylony, przyznam szczerze, ale jakby to już jest, to już są takie techniki, widać, Mateusz kuma, co robi mniej więcej, aczkolwiek no jeszcze mu to do końca nie wychodzi, nie ma takiego doświadczenia. Co się dzieje? No łódka się wywraca. Dla ludzi o słabych nerwach, proszę Państwa, nie martwcie się, ja jako trener żeglarstwa uczę dzieci wywracać łódki i to jest najlepsza część całego treningu. Kochają to robić, uwielbiają wpadać do wody, co starsi zawodnicy czasami robią po prostu psikusa i wpadają do wody, więc to jest po prostu fajny, miły sport, ale dla Mateusza no nie dzisiaj, to nie jest jego dzień. Przepraszam jeszcze, że ci przerwę, ale w filmie jest też taki fragment, kiedy Mateusz rozmawia z kolegami i właśnie oni się go pytają, ty się jeszcze nigdy nie wywróciłeś? I on mówi, że nie. I to jest właśnie ten pierwszy moment, kiedy on się przewraca, kiedy rzeczywiście tonie. Tak, to prawda. No i faktycznie ta praca kamery, ona tutaj ma zasadnicze znaczenie. Oczywiście mieliśmy z kilku kamer to, co się dzieje, ale proszę Państwa, no to wygląda tak... Myślę, że po prostu my musimy być na tej łódce. My musimy być, jakby ta łódka musi być pod wodą, musimy poczuć trochę, jak to jest tam być pod wodą. Musimy się trochę gdzieś tam też zawiesić, żeby to był film, który uzmysłowi też nam tak naprawdę, no co się dzieje, no to jest film dokumentalny. W związku z tym to są jego prawdziwe emocje i myślę, że takie trochę zanurzenie w kinie, proszę sobie wyobrazić, zanurzenie pod wodę no jest po prostu bardzo, no ma taki no niesamowity efekt daje. Oczywiście słyszymy teraz ryk już motorówki, trener podpływa. Też od razu też chcę zaznaczyć, takie wywrotki, one nie są niebezpieczne z takiego punktu widzenia, takiego, oni mają kamizelki, to jest taki sport, który na szczęście jeszcze nikomu nie zrobił krzywdy, optymiści pływają na całym świecie, więc on po prostu wypadł i zasada jest bardzo prosta, tej zasady uczymy na pierwszych zajęciach, nie odpływaj od łódki, łódka jest twoim sterem, jest twoim kołem ratunkowym i łódka się utrzymuje na wodzie, więc aha, i dzieci się słuchają w ogóle tego, co jest bardzo ciekawe, więc jakby on nie odpływa od łódki, trzyma tą łódkę, później szybko wskakuje do łódki, no i jego zadaniem jest wylać wodę z tej łódki. Zawodnicy robią to sami, wiadomo, że jak jest to pierwszy raz, no to jest to na tyle traumatyczne wydarzenie, że jednak podpływa trener i już na jednym ujęciu pokazujemy, mieliśmy to w kilku ujęciach, ale tu jest dramaturgicznie, nie chcemy tego, ja nie chciałem tego montować, tego filmu, po prostu wiedziałem, że ja muszę dać tutaj jeden do jednego, tak, bo jakby my siedzimy w fotelu, jesteśmy gdzieś tam zmrożeni i przerzucanie tych efektów na różne kamery, bliżej, dalej i tak dalej, to jakby totalnie nie o to chodzi. Ja chcę, żeby widzowie totalnie zapomnieli o tym, że tutaj jest jakaś kamera i że jest ekipa i że są inni ludzie. Ta scena jest wyłącznie między chłopcem a trenerem, no i dlatego też dramaturgicznie tak zostawiłem. No i oczywiście praca trenera, nie? Tak, i że ta scena też jest pokazana aż do samego końca, czyli jakby, tak. Jakby no ja czuję, że gdzieś ten strach, jak już Mateusz zaczyna odpowiadać, tak, nie panowałem nad żaglem, nie puściłem, że on już jakby mówi, okej, okay, no zdarzają się takie rzeczy, że ja się wywracam też na łódce, no nie? I super, że ona jest właśnie pociągnięta do samego końca, że nie jest urwana tutaj na przykład, kiedy on po prostu przypływa i my możemy sobie myśleć, a no to już wszystko dobrze, no bo on po prostu podpłynął. Ja też mam wrażenie takie, oglądając ten fragment, że to rzeczywiście się dzieje, że to jest pierwszy raz Mateusza,
że to jest pierwszy raz, kiedy on się przywrócił, że rzeczywiście to jest akurat tak uchwycone, a nie jakby, że to jest powtarzane albo złapane w jakimś innym momencie, kiedy on się tam wywrócił, tylko że rzeczywiście to jest super i tak. Tak, to co ja chciałem jeszcze powiedzieć, to jest proszę zauważyć, że trener jest przy swoim zawodniku i załatwia sprawę od razu na miejscu, od razu przegadują sobie pewne rzeczy. Mateusz wychodzi totalnie z traumy, to nie jest tak, że on płacze, trener go jakoś, nie wiem, wsadza na łódkę i wiezie go na ląd z poczuciem jakiejś porażki, tylko oni sobie tutaj przegadują, oni sobie wyjaśniają parę rzeczy, co trzeba było zrobić, co zrobiłeś, jak się zachowałeś, a co następnym razem trzeba zrobić, to klepanie go tym czerpakiem po plecach, nie, jakby nie przejmuj się, oni tu sobie załatwili w ogóle i myślę, że Mateusz tutaj jakby no po prostu weźmie tylko naukę z tego, co się wydarzyło i nie będzie tego traktował jak porażkę. No i w ogóle, co bardzo często mi się też zdarza, Mateusz po prostu w tym dniu, to był jego z najlepszych dni na świecie, wskakał, wariował, po prostu cieszył się, wskakiwał na wszystkie konstrukcje i tak dalej, no chrzest bojowy, przeżył go, jest prawdziwym wilkiem morskim, musiał przynieść czekoladę na następny raz, bo jak się ktoś wywali, to przynosi czekoladę. I no i to jest jego taki dzień inicjacji, w którym on stał się takim prawdziwym żeglarzem i doświadczył czegoś totalnie ponad jego siły, ale przeżył, może też mieć to doświadczenie, też gdzieś się dzielić tym doświadczeniem dalej. Ja jeszcze chciałam się ciebie zapytać, bo to też jest tak, że ty kręcąc sceny o Mateuszu, byłeś tam z nim cały czas i powiedz mi też, jaka była reakcja samego Mateusza, który zobaczył siebie jako osobę, która płacze, która się boi, która właśnie no, na dużym ekranie pokazywana jest jako no, ten ktoś, kto rzeczywiście obnaża się całkowicie przed kamerą. No tak. Znaczy obnaża przed kamerą, no jakby płacz jest czymś też naturalnym w miejscu, w którym jest Mateusz. Dla ośmiolatka jest też czymś, co się zdarza. Ale co jest bardzo też ciekawe, że jak oglądaliśmy z Mateuszem ten film, to było, wydaje mi się, jakby niecały rok później, to Mateusz na tych scenach, w których płakał, całkowicie no, śmiał się do ekranu, do telewizora. I to było dla mnie w ogóle takie niesamowite, móc oglądać, jak on jest totalnie zdystansowany do tego Mateusza sprzed roku. On w ogóle jakby, on nie wracał wspomnieniami, nie bał się, ojejku, faktycznie zdarzały mi się takie rzeczy. Nie, nie, on w ogóle... On był zupełnie w innym miejscu jako żeglarz w ogóle. Dla niego to nie było straszne, to co się to jakby wydarzyło na ekranie, mimo że to był też on. I dla niego właśnie te sceny były po prostu zabawne. O, jaki ja byłem głupi, jaki ja byłem tutaj nieogarnięty, niedoświadczony. Boże, przecież to jest takie proste. Ojejku, trzeba było tylko poluzować ten żagiel. O nie, gdzie on tam siedzi, przecież powinien siedzieć tu i tak dalej. Więc jakby totalnie był pozbawiony jakby tego, jakby nie wracały wcale te emocje, on był w ogóle w innym, jakby z innego dystansu totalnie. Czyli też patrzył. Nie wstydził się też. Nie, tego. Nie, też się nie wstydził w ogóle. Nie, on, cała rodzina w ogóle oglądała, babcia przerażona po prostu, a on cały czas katował ujęciami. Ja w ogóle też jak właśnie zadawałam to samo pytanie dzieciakom, z którymi oglądałam ten film, bo byłam bardzo ciekawa, czy oni będą oceniać jakoś bohatera pod tym kątem właśnie, że coś tam popłakał się, Beksa. Nie, w ogóle wręcz było nawet tak, że parę dzieciaków powiedziało, że mają tak samo, że oni też, kiedy się czegoś boją, to po prostu zaczynają płakać, ale jakby to przechodzi i mija. I to było dla mnie takie duże zaskoczenie, że one nie traktują tego w takich kategoriach, jak ja bym mogła to potraktować, czyli takiego wstydu, takiego właśnie
pokazania tych swoich emocji, tylko właśnie dzieciaki, z którymi miałam zajęcia, one mówią, że nie, że my też tak robimy, że to jest całkowicie naturalne i że nikt nie powiedział, nikt nie ocenił w ogóle Mateusza, nie powiedział, czy to jest dobre, czy złe, powiedzieli, że tak jest i oni mają tak samo, więc to jest w ogóle dla mnie bardzo takie ciekawe i cenne doświadczenie, że coś, co mnie czasami się wydaje takie wstydliwe, albo czego ja nie chciałabym sama pokazywać, im to nie przeszkadza. Oni tego nie traktują jako czegoś takiego, nie do końca, że chcieliby to pokazać. Tak, tak, ale to ja powiem szczerze, że ja się spotykam też w edukacji filmowej, bo też pewnie trochę o tym pogadamy za chwilę, ale bardzo często się spotykam z tym, że moja ocena czegoś nie jest taka sama jak ocena ich, jak oni się sami oceniają. I to jest bardzo ciekawe, że czasami my jako dorośli patrzymy na coś i potrafimy dać, potrafimy jakby złapać jakiś szerszy kontekst, no, jakby bardzo często to jest dobre, ale bardzo często to nie jest też tym, co czują ci młodzi ludzie między sobą. I zauważenie też tego jest w ogóle ogromną też cechą, w której czasami no, nauczyciel czy osoba dorosła musi zweryfikować w ogóle jakieś tam jakieś zachowanie. No okej, okay, to co, chyba przejdziemy... Tak, pokażemy to, co dzieje się na końcu tego filmu i później jeszcze trochę Państwa zatrzymamy. To dobrze, to ja może teraz powiem, w jakim jesteśmy miejscu. Film trwa 45 minut, nie jesteśmy w stanie pokazać go tak całego, ale chcemy Państwu pokazać i też nie chcemy go chyba może trochę do końca opowiadać, bo myślę, że to będzie bardzo przyjemne, kiedy Państwo będą mogli zobaczyć ten film, ale jakby musimy Państwa z czymś też zostawić, więc jakby jak Państwo mogą się domyślać, skoro jest pokazywany dzieciom, no to jednak Mateusz wychodzi zwycięsko ze swoich różnych opresji i chcemy pokazać już po prostu ostatnią scenę tego filmu, kiedy Mateusz jest już taki doświadczony bardzo w swoim mniemaniu. Niech Państwo zwrócą właśnie uwagę na to, że też jesteśmy, że kamera jest w tym samym miejscu umieszczona, kiedy pokazywane są zarówno te emocje strachu, jak i te emocje, które Państwo zobaczą za chwilę, czyli jakby pomysł taki reżysera na bycie blisko bohatera jest właśnie pokazywanie go z tej perspektywy. Że to jest chyba najbliższe takie, to jest najbliższe, to są takie sceny, które pokazują największą bliskość, w jakiej może być kamera, jeśli chodzi o pokazywanie świata bohatera, przynajmniej w tym filmie, który właśnie omawiamy. Ślimaki są szybsze od nas! Hej ho, do prawdy będzie szło! Hej ho, na żagle będzie szło! Tak, scena rzeczywiście jest niesamowita i potem jeszcze ta muzyka, ona jakby też jest takim elementem, który w filmie się powtarza, to jest taki trochę motyw przewodni tego filmu, ona też oczywiście jest dostosowana do tego, co jest pokazywane w danym momencie. Tak, no i tutaj właśnie mamy to zakończenie. Chyba nie będziemy mówić, po jakim ono następuje w momencie, chcielibyśmy Państwa zostawić w niepewności, natomiast
jakby widzowie, z którymi oglądałam film, bardzo lubią tę scenę i mówią, że ona jest świetna, że ona rzeczywiście pokazuje takie wyluzowanie, takie no, zaznajomienie się z tą łódką, jeszcze jak on się tak kładzie na niej, no to też pokazuje, że to po prostu jest jego łódka i że on się tam czuje super i że tak naprawdę no, mógłby tam sobie w niej być i pływać cały czas. Mimo, że to jest ta sama perspektywa, z której bohater był pokazywany w sytuacjach zagrożenia. To jest w ogóle też super, że dzięki temu możemy sobie zobaczyć zmianę, jaka zaszła też w bohaterze, bo on jest pokazywany w tym samym środowisku, ale to on już jest inny, tak. Więc to też jest super. Tak. Tak jak ja budowałem drabinkę tego filmu i patrzyłem na mojego bohatera, co on co robi w każdej scenie i tak dalej i zgrywałem takie screeny, jak on wygląda, to w ogóle Mateusz z pierwszej sceny, z początku filmu i Mateusz później fizycznie widać, że dorósł. W ogóle to jest niesamowite. Nie jest taki pucułowaty, jak był wcześniej i tak dalej. Jest po prostu, to za chwilę będzie młodzieńcem. W ogóle to jest niesamowite, że w ogóle, że urosł wtedy na planie. I faktycznie on bardzo swobodnie się czuje. Sprząta tą łódkę, dba o nią, tam sobie żartuje, odpoczywa sobie. I kiedyś ja dostałem nagrodę za ten film. Tak, i pamiętam, jak jeden z reżyserów powiedział mi, że ten film zaczyna się, że ten film jest taką metaforą życia, ponieważ faktycznie pierwsze ujęcie zaczyna się pod wodą. To jest scena na basenie i reżyser mi powiedział, że to jest Pan Janusz Zaorski zresztą, powiedział, że ten film zaczyna się w wodach płodowych, a kończy się na emeryturze. I faktycznie to tak trochę wygląda, tym takim, o jak dobrze po prostu. I ja czuję też tą ulgę w kinie, jak oglądamy ten film. Bardzo lubię oglądać ten film w kinie z publicznością, bo cała publiczność po prostu wtedy jakby czuje dokładnie to samo, jakby czuje tą taką... Po prostu przeżyliśmy, nie? Te 40 minut jazdy bez trzymanki, tak. Nagle totalnie to przeżyliśmy. Wszyscy zasługujemy na teraz na odpoczynek i wszyscy odpoczywają i ta muzyka nas gdzieś też, tak, też koi. Ona tak. Jest zaplanowana, przemyślana, że to jest akurat w tym momencie i myślę, że pewnie emocje też pojawiają się po obejrzeniu tego filmu. Pewnie jak oglądałeś z widzami właśnie, no to sala pewnie no, ruszała się, klaskała, tak, bo to, że zastosowałeś tą scenę na samym końcu, że pokazujesz jakby bohatera, który... Ja bardzo wierzę w to, że to tak naprawdę jest, że on się tak czuje, że po prostu jest wyluzowany i że to jest jego świat, że ta łódka rzeczywiście stała się jego przyjaciółką albo takim miejscem, w którym on się świetnie czuje i mógłby tam spędzać, tak, mógłby tam spędzać po prostu bardzo, bardzo dużo czasu. I teraz tak, drodzy Państwo, my jeszcze trochę będziemy, więc jeśli Państwo mają pytania, to prosimy bardzo pisać. Natomiast ja chciałam jeszcze powiedzieć o bardzo fajnej sprawie, której Krystyn jakby jest inicjatorem i wszystko jest też dostępne właśnie na wolnych licencjach. Chciałabym poprosić Krystyna, żeby opowiedział trochę o tym, z czego Państwo mogą korzystać, jak mogą z tego korzystać, jeśli chcieliby właśnie wprowadzać albo mówić o dokumencie albo o filmach, które robione są przez młodzież, przez dzieciaki, ponieważ Krystyn prowadzi dom filmowy w Gdyni, czyli w miejscu, w którym były kręcone te sceny, ten film i w którym jest tam jego też pasja i serce. I też Krystyn powie właśnie, co można tam znaleźć, z czego Państwo mogą skorzystać,
jak to znaleźć. Także ja oddaję Ci teraz też głos. Okej, no dziękuję bardzo, bo jakby film, o którym teraz rozmawiamy, on był na pewno dostępny w Akademii Dokumentalnej. Nie wiem, czy jeszcze do końca jest dostępny, więc jeśli Państwo chcą... Znaczy, mogę wysłać linka do takiej licencji, chyba nie wiem, 11 czy 12 zł. Możemy chyba. Też, tak. Kosztuje, możesz tu w sumie? Możemy go udostępnić. To jest link, który ty mi tak, dałeś. Tak, to jest tamten link, który dałem. Więc jakby to jest kwestia na Vimeo dokładnie. Dobrze. Więc jakby to jest kwestia z jednej strony tego filmu. Ale mam też taką fajną wiadomość, ponieważ ja oprócz tego, że jestem reżyserem tego filmu, to w Gdyni faktycznie prowadzę dom filmowy, który zajmuje się po prostu edukacją filmową i robię film z młodzieżą. Młodzieżą od, nie wiem, 8 do 25 lat tak naprawdę. Takie są moje szerokie zdolności. Chciałbym jeszcze też z dorosłymi zacząć, ale chyba jeszcze muszę trochę poczekać. W każdym razie dom filmowy ma totalnie otwartą licencję na to, żeby Państwo mogli pokazywać swoim uczniom filmy. I te filmy, jakby charakter tych filmów polega na tym, że ja jestem tutorem, a uczniowie są realizatorami, to znaczy piszą swoje scenariusze, realizują te filmy, oczywiście gdzieś tam ja też jestem, pomagam przy pisaniu scenariusza i przy realizacji filmowej, przy montażu. Część oczywiście w 2020 roku byliśmy tylko wsparciem online i chciałbym, żebyśmy sobie... To zrób, dobra? Okej. Można znaleźć na YouTubie dom filmowy, o dokładnie. Czy widać ten ekran? Proszę napisać w wiadomości. Tak. Okej, w porządku. Więc jak Państwo wpiszą sobie dom filmowy albo dom filmowy Gdynia, charakterystyczny znaczek dom filmowy, ten czarny z niebiesko-czerwonym tłem, bo jest jeszcze też jakiś dom ślubny w ogóle, dom filmowy, który się nie nazywa, to nie ten, ale proszę zobaczyć, że mają Państwo tutaj do wyboru filmy online, które są tworzone przez młodzież i jakieś materiały edukacyjne, z tym na razie tylko startujemy. Wideo pamiętnik z czasów kwarantanny, ponieważ bardzo szybko już w marcu zaczęliśmy pytać naszą młodzież, zresztą z całej Polski młodzież, o to, jak się czują w czasie kwarantanny, i powstał zapis 12 filmików na temat, jak w ogóle żyje się młodzieży w czasie kwarantanny. I to jest fantastyczny materiał dla nauczycieli, żeby mogli po prostu oglądać sobie te filmy i rozmawiać z młodzieżą na ten temat. Mamy, jak Państwo widzą, spoty społeczne, filmy fabularne, filmy dokumentalne, no jest jakby cała baza filmów, które po prostu, z których można korzystać. One są totalnie za darmo dla Państwa, mogą Państwo sobie włączyć ten film na lekcji albo wysłać linka dla uczniów i omawiać tematy, bo te tematy faktycznie dotyczą młodzieży. One nie są sterowane przez nas w żaden sposób. Bardziej jakby albo się skupiamy na przykład na filmach dokumentalnych, tak zwany pokaż dokument. Bardzo często pytamy młodych ludzi, z czym ci się kojarzy dokument. I dzieci nam mówią, że no, nudne są, że mówią o Hitlerze, o kimś, kto nie żyje, albo po prostu o wojnie, i generalnie po prostu dzieci w ogóle nie są zainteresowane tematem dokumentalnym. A ja mówię do nich: słuchajcie, jestem w stanie o każdym z was zrobić film dokumentalny, i wtedy jest po prostu totalnie w ogóle wchodzimy w jakiś inny świat. I ja mówię: no tak, a ja zrobiłem o takim chłopaku, który pływa na łódce, i nagle oni zaczynają kręcić o sobie te filmy.
Mają Państwo filmy online, 30 takich filmów, w których o sobie kręcą młodzi ludzie, i to są filmy gorące. To znaczy, to są filmy, które powstały na jesieni, przed chwilą. Część z nich na wiosnę, wtedy kiedy mieliśmy ten pierwszy etap kwarantanny, bo wideo pamiętnik z czasów kwarantanny dotyczy tego wiosennego lockdownu. No i można po prostu sobie te filmy oglądać. Można też nas oczywiście na Facebooku znaleźć, Dom Filmowy Gdynia, i jesteśmy tam. Młodzież też może dołączać do naszych grup filmowych. One jakby akurat grupy, jest taka grupa Zostań w Domu Filmowym i to jest grupa dla młodzieży, ale Państwo mogą też zalajkować sobie i też mieć z nami kontakt, więc ja jakby totalnie namawiam na to, żeby korzystać z tych materiałów. Nie wiem, jeżeli Państwo będą mieli też jakieś pytania, to jak najbardziej, bo faktycznie z jednej strony właśnie reżyseria filmowa, ale z drugiej strony ta edukacja filmowa jest dla nas bardzo ważna, jest na czasie. Jeśli Państwo mają jakieś pytania, ja chętnie na nie odpowiem. Tak, możesz wyłączyć. No i jakby mógłbym też długo mówić o tym, jak się w ogóle pracuje też z młodzieżą i przed kwarantanną, i w czasie kwarantanny. I powiem Państwu szczerze, że totalnie przydaje mi się moja wiedza trenerska. Jakby podtrzymywanie motywacji albo uczenie rozwiązywania problemów, to są dwie rzeczy, nad którymi ja od kilku lat pracuję z młodymi ludźmi. Jakby film to jest tylko narzędzie do tego, dajemy im prawo głosu, bo oni piszą swoje scenariusze, ale tak naprawdę cały ten proces to jest clue tego wszystkiego, co, jakby jak z nimi pracować, czego się oni uczą i tak dalej. To jest też w ogóle fascynujące też dla mnie. Tak, ale jednak film. Nie zapominajmy film. Też o formie, nie zapominajmy tak. Też o tym, że są narzędzia formy filmowej, czy języka filmowego, za pomocą którego możemy wyrazić różne rzeczy. I też nieprzypadkowo właśnie dzisiaj to spotkanie jest z reżyserem, który decyzje filmowe podejmuje świadomie. My jakby z naszej strony to już jest koniec. Czekamy tego, może tak, na pytania i może się coś urodzi też, jakaś fajna dyskusja. Ewidentnie Państwo nie śpią, bo widzimy, że czasami tutaj pojawiają się jakieś fajne ruchy na czacie. Tak. Więc proszę nie udawać. Mi przyszło takie... Słuchać mnie? Tak. Przyszło mi do głowy pytanie, czy masz kontakt z Mateuszem obecnie? Tak, mam. Nadal pływa? Mateusz jest wielki po prostu. Mateusz pływał jeszcze 2 albo 3 lata po tym filmie i coś miał z zatokami, nie dało się tego jakoś tam leczyć i oni musieli zrezygnować z żeglarstwa, więc Mateusz jeszcze kontynuował tam chyba właśnie 2 albo 3, nie wiem czy 2,5 albo w ogóle czy 3,5, tego nie pamiętam, ale faktycznie mam z nim kontakt. Odwiedzam go właśnie w takim okresie świątecznym co roku, przynoszę ptasie mleczko zawsze i on o tym wie. Kiedyś mieliśmy też rozmowę telewizyjną chyba rok albo półtora roku po premierze w ogóle, gdzie on już też troszeczkę inaczej wyglądał i to było bardzo fajne spotkanie, takie mogliśmy po prostu już tak trochę, no tak partnersko trochę, nie? To już nie było tak, że on jest bohaterem, tylko ma jakieś doświadczenie, więc to było bardzo fajne. Także wszystko u niego fajnie, wszystko dobrze. Pytanie, może rekrutuje pan szkoły do projektu filmowego? Nie, no. Znaczy, my pracujemy w Gdyni. Generalnie nasze projekty, one opierają się na takich grantach, jakie dostajemy, jakie się staramy z miasta.
i stąd powstają takie fajne rzeczy. Więc i pracujemy faktycznie ze szkołami, to znaczy, że my generalnie głównie opieramy się na tym, że współpracujemy ze szkołami i przyjeżdżamy do szkoły, znajdujemy tam grupę młodych ludzi, którzy chcą z nami pracować i pracujemy z nimi przez tam kilkadziesiąt godzin i powstają z tego, przeprowadzamy ich przez ten cały proces, poznajemy, oni na początku poznają, jak jest na planie filmowym, jakie są role różne na planie, oni się przypisują do tych ról, później dzielimy się na grupy, część z grupy pisze scenariusz i odpowiada za tą koncepcyjną formę, druga część jest techniczna, trzecia część jest organizacyjna. Proszę mi wierzyć, że do realizacji filmu potrzebna jest każda umiejętność i faktycznie to jakbyśmy mieli 10 reżyserów, nie zrobilibyśmy filmu, jakbyśmy mieli 10 operatorów, też byśmy nie zrobili filmu, więc jakby każda umiejętność jest gdzieś właśnie lokowana w różnych takich pionach tego, jak zrobić film. No i idziemy na plan taką bandą, gdzieś tam włóczymy się po różnych dzielnicach i po prostu fajne rzeczy powstają, mogą państwo sobie pooglądać te rzeczy, może czasami dać feedback, to też będzie fajnie, albo faktycznie może państwo mają ochotę też zapytać, jak to się robi, no to, bo może państwo u siebie też chcą zrobić. Ja też wykładam czasami w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, prowadzę takie zajęcia, szkole nauczycieli i filmy, więc to też może być, myślę, jakaś też droga do tego. Dziękuję pani Moniko w ogóle, że świetnie opowiadam, bo ja tak nie myślę, ale może jestem trochę bliżej. Tak, ja też bardzo wierzę w ogóle we współpracę filmowców i filmowczyń ze szkołami. My w ramach Shortcuta w zeszłym roku robiliśmy coś, co się nazywało filmowe rezydencje szkolne. Mieliśmy 3 filmowców, którzy po prostu byli rezydentami, tak jak artyści są rezydentami w różnych instytucjach kultury i powstały fantastyczne projekty w ogóle studenckie. Też tak właśnie okazało się, że film jest doskonałym medium na to, żeby uchwycić ducha czasów i jakoś sobie radzić z tym COVID-em i z tą pandemią. Naprawdę po prostu najpierw byliśmy załamani, bo oni mieli kręcić w ogóle w plenerze, były bardzo ambitne plany, no a później Teresa Czepiec, która jest taką rasową dokumentalistką, mówi, nie no słuchajcie, to co się dzieje jest niezwykłe. To jest, nie jest ograniczenie, to jest potencjał, trzeba coś z tym zrobić i po prostu jakby bierzcie kamery i kręćcie. I to było naprawdę fantastyczne, pamiętam, że to było dla nas naprawdę wszystkich poruszających i zgadzam się z tym, co powiedziałaś, Agato, że ta forma filmowa i praca z formą filmową jest też wychowawcza, naprawdę, bo proszę sobie wyobrazić, że działy się takie rzeczy, że na przykład właśnie Teresa opowiadała, że dzieci uczyły się tego, że żeby nakręcić dobry wywiad, to ten wywiad nie może być 10-sekundowy, ponieważ to jest pierwszy odruch, prawda? Kręci się do TikToka, kręci się krótkie filmy, krótkie spoty. Ona mówi, nie, słuchajcie, musicie im dać czas się wypowiedzieć. No i potem były takie komentarze, nauczyłem się słuchać swojej mamy. No. I to jest fantastyczne po prostu, to jest fantastyczne. To są właśnie te korzyści wychowawcze. No dobrze, to tak, zbliżamy się do końca. Ja sobie też zaglądałam na Facebooka, bo mamy tam tą na żywo transmisję, więc sobie popatrzyłam też, właśnie ukończyłam tak, online sceny w domach zmontowane w całość przez Rusławski i Teatr Współczesny. To było coś. Tak, dokładnie. Pani Moniko, dziękujemy się za podzielenie się tą refleksją. Ja w ogóle chciałam jeszcze tylko powiedzieć, nadmienić, jeżeli nie chciałabym, żeby wyszło, że konkurujemy o szkoły czy coś w tym stylu, tylko po prostu jest dobra oferta też taka warsztatowa z naszej strony, bo w tej chwili mamy ścieżkę projektową na Shortcutie. Ona się nazywa Moja Wspólnota, Moje Miejsce. I to są takie filmowe instrukcje do pewnej refleksji nad społecznością, ale też do realizacji filmów z młodzieżą. One są bardzo proste i można samemu się pokusić. Ja wiem, że pewnie wszyscy byśmy chcieli, żeby Kryspin prowadził te projekty albo właśnie filmowcy. Cały rok zaplanowany Kryspin. Podaj tylko maila, to w ogóle...
Nie zawsze jest to po prostu możliwe, a my Państwa zachęcamy do tego, żeby też eksperymentować. Pani Mirko, zgadzam się, że musi być ekspert, ale z drugiej strony my naprawdę bardzo mocno popracowaliśmy nad tym, żeby w tych naszych filmikach było dużo o formie filmowej, o tym, o co chodzi, i żeby te zadania były bardzo proste. Mhm. Więc oni na przykład idą w przestrzeń i mają zrobić master shota, no to mhm. nie jest, prawda, wielka filozofia. Później oczywiście tam na etapie montowania mogą się różne rzeczy wydarzyć, ale z drugiej strony no eksperyment, być może to będzie to takie burzliwe morze, o którym mówimy. Tak. Ja jestem w ogóle też absolutnie za tym, żeby robić takie rzeczy, żeby też eksperymentować, ponieważ chciałbym, żeby oni mieli takie poczucie, ci młodzi ludzie, że to jest fajne, to nie jest tak, że ktoś im mówi, jak jest dobrze, a jak jest źle, więc to eksperymentowanie totalnie ma sens. Oni mają też czas na to, żeby się wchodzić w jakieś takie bardzo szczegółowe rzeczy. Mają na początku czuć z tego wielką radość, przygodę, chęć jakiegoś zaglądania w jakieś rejestry, z których nikt ich nie rozliczy tak mocno, bo sztuka jest bardzo subiektywna, więc też ja jestem przekonany, że to jest fajne móc tak pracować z młodymi. Okej. Super. I pojawiło się jeszcze pytanie pani Alicji Przepiórskiej, jeżeli chodzi o zgłoszenia do Shortcuta i do Dobrych Łączy. Nasze programy są dla szkół. Mamy te licencje, to chodzi o licencje, tak? Wykupywanie licencji dla placówek edukacyjnych kosztuje zupełnie inaczej niż wykupywanie ich z takim ogólnym dostępem, dlatego my mamy ograniczenie i to są rzeczywiście platformy dla zarejestrowanych nauczycieli, ale co nie znaczy, że właśnie na przykład przedstawiciele organizacji pozarządowych nie mogą korzystać z tych platform, mogą, ale we współpracy ze szkołami, we współpracy z nauczycielami. I tak ja do takich współpracy jak najbardziej zachęcam. No dobrze, to ja myślę, że będziemy kończyć nasze spotkanie. W ogóle było fascynujące, ja myślę sobie, że bo rzeczywiście tak pomyślałam sobie, że ta wasza historia o tym żeglarstwie i o Mateuszu tak zagrała, że każdy z nas po prostu taką właśnie swoją historię z tego wyciągnął. Ja muszę powiedzieć tak trochę prywatnie, że no, my jesteśmy na tym etapie. Ja nie wiem, czy nasze spotkanie, znaczy ja mam syna po prostu, który, właściwie dwóch synów, Zapraszam do Gdyni w ogóle. Niestety, my mieszkamy w Warszawie, więc... Powiem szczerze, to już tak trochę prywaty, ale są półkolonie, czyli pięć dni w sezonie można przyjechać do Gdyni i pięć dni od poniedziałku do piątku na półkoloniach my uczymy pływać dzieci, klub. Tak. W klubie, więc... No, mój syn, prywatny syn też wkręci się w to i mimo, że jesteśmy, właśnie mieszkamy na Górnym Śląsku, to wakacje zaczął właśnie chodzić na, tak próbować, oswajać się właśnie z łódkami. A ma 6 lat. Ma 6 lat, także... Idealny wiek to jest, znaczy 6-7 jest ok, 7 super, 8 to jest bardzo super w ogóle. Okej. No dobrze, no zobaczymy. Nie o tym trochę, ale... Nie o tym, ale właśnie trochę też i o tym, tak, że każdy z nas tutaj swoje zainwestował i właśnie to jest magia kina, to jest magia w ogóle filmu i dlatego właśnie trochę mówiąc, spotykając się przy filmach i wokół filmów, no trochę mówimy o swoich emocjach, tak jakby no spotykamy się z emocjami, konfrontujemy się z nimi. I to jest bardzo inspirujące. Bardzo tak zachęcam, moi są po obozie żeglarskim, inni ludzie wrócili. Dobrze, pani Moniko, bardzo dziękuję. Dziękujemy wszystkim bardzo serdecznie za wypowiedź. Ja jeszcze tutaj tylko gwoli po prostu obowiązków przesyłam Państwu na czacie, załączam tutaj informacje dotyczące praw autorskich i informacje dotyczące różnych grafik i zdjęć, które pojawiły się dzisiaj na naszym webinarium. I tak, zachęcam do kontaktu.
do wszelkich kontaktów i do posługiwania się filmem jako medium wychowawczym, narzędziem, które rzeczywiście poszerza naszą samoświadomość, pomaga nam, może pomóc nam w radzeniu sobie z różnymi trudnymi przeżyciami, tak jak żeśmy o tym mówili, także przez odbiór filmu, ale także tak jak tutaj mówiliśmy, chociażby przez to, żeby ten nasz niepokój i trudne emocje przekuć w jakiś wysiłek twórczy i na przykład coś z tym zrobić. I może tym akcentem zakończymy. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dobranoc. Dobranoc. Dobranoc.